Wiecie co, czasami jakby sam siebie zaskakuję, jeżeli chodzi o to, co mówię, a co się potem okazuje prawdą albo ważną informacją. I tutaj jakby napisałem taki ciekawy utwór, nazwałem go Sowia Miłości Klątwa. Jakby zgadnijcie, do czego może nawiązywać. Atro i Emma jak ojciec z córką byli opisani. Jednak świat na głowie stanął, kiedy na pocałunku zostali złapani. Okazuje się, że poczciwy Elmenor jest również wróżbitą, a nie tylko poetą. Jak ojciec z córką lub jak para kochanków, świadomie odrzucanych, lecz losu wybranków. Radość rozpiera mnie ogromna właśnie, chociaż domyślam się, że to wina magii, która zaraz zgaśnie. Atro ma swoją Trinę, serca wybrankę, a Emma się z kacem moralnym spotka nad rankiem. Zapraszamy serdecznie na kolejną sesję DDD naszej dzielnej drużyny debili. Dla was to jest krótki okres czasu, dla nas ponad miesiąc, więc przepraszamy, jeśli cokolwiek będzie nie do końca tutaj grało szczegółowo, ale chyba będzie okej. Nasza drużyna ostatnio natrafiła na borsuki z najemnikami, którzy coś tutaj robili z maszynami oblężniczymi. Wygląda na to, że te borsuki je gdzieś ciągnęły, pchały w stronę miasta. Pozbyli się swoich wrogów na razie. Niektórzy ledwo, bo ledwo, ale przeżyli. Dużo przy pomocy swoich towarzyszy, częściowo dzięki swojemu szczęściu. I teraz odpoczywacie, zbierając siły na dalszą drogę. Pamiętając o tym, że dwóch najemników i jeden borsuk byli ogłuszeni. Także jesteście zmęczeni, trochę wyczerpani i na pewno chcecie trochę odpocząć, także scena jest wasza. Rozglądam się po towarzyszach, patrzę, w jakim stanie jesteśmy. Wszyscy trzymacie się na nogach? Jak na razie. Emma się kładzie krzyżem na ziemi. A ja też tak robię. O, rozumiem, dobrze. Cholera, niebezpiecznie się tu zrobiło po tym mister co krok coś. Elmenor? Jak się rozglądam za nim. Tutaj leżą krzyżem, a... O, on się ci zakamuflował między drzewami. Widzisz takie poruszające się liście. O, a, nie merda ogonem. Mordaliściami. Nie no, wychodzi stamtąd, nie, w sensie, no mogłoby być dużo lepiej, w zasadzie. Ale dobra. Jest do zniesienia. A oni się modlą? Odpoczywają. Mogliby się pomodlić w sumie. Nie wiem, co tutaj nas będzie jeszcze czekać, ale... trzeba odpocząć, mam wrażenie. Raczej w takim stanie to nic nie zdziałamy nigdzie. Spójrzcie, jakie piękne chmury i w ogóle. Wszystko mnie kurwa boli. Ta ziemia jest taka wygodna. No. A chmury takie puszyste. Oni chyba naprawdę mocno dostali, bo zaczynają bajdurzyć. No nie wiem, mnie odcięło na chwilę. Nie wiem, nie masz jakiejś kojącej melodii dla nich, Elmenor, a... Może lepiej nie. Nie taką. Zawsze. Zawsze. Dobrze, że pytasz. Dobra. Mordowia. On zabudził obok nich... Przepraszam, ci przerwę. A. Jak już temat został poruszony. No to on sobie obok nich tam podejdzie, klapnie sobie na ziemi, usiądzie sobie po turecku, wyciągnie swoją fletnię i zacznie sobie coś przygrywać. Jakąś balladę taką zacznie opowiadać, nie wiem o czym, o pannach Zister. O kopance. Pewnie też tam się przewinie w międzyczasie. Ja podchodzę do Mordegarda. Chodź, rzucimy okiem na te machiny, co to w ogóle jest. Chyba trzeba to jakoś rozbroić, nie wiem, rozwalić im to, nie wiem.
Spalić to nie, bo się zejdą jeszcze, jak ogień zobaczą. No, może rozwalić, czekaj. Zabierzmy ze sobą. Na plecy, tak, twoje. Świetny pomysł, żeby przeskoczyć mur, bo kiedyś się za tym zastanawialiśmy. Mhm. Nie będzie trzeba go przeskakiwać, jak go nie będzie. Ja bardziej myślałem, żeby do łyżki wejść. Do kogo, czyjego łóżka ty chcesz wchodzić? Łyżki. W sensie nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, to co kamienie ciska. O, Mordegard też zmęczony o łóżku gada. No teraz już tylko. A dobra, chodź. Co nie jest takie głupie, bo tak naprawdę mi by się chyba nic nie stało, ale... Nie wszyscy latają. Ale... Jak ci przyłoży, to się nikt nie zdziwi. Przepraszam, nie jestem Ilą. Ila sobie może przelecieć nad murem bez problemu. Ja tylko mówię, że... No. Wysokość mi nie straszna za bardzo. Ale zastanawialiście się kiedyś, że w zasadzie można było Ilę wykorzystać jako... Nie wiem, jak to się nazywa w nomenklaturze wojskowej. Zwiat powietrzny? Strzelić ją właśnie z czegoś takiego, przeleciałaby się nad miastem, opadłaby sobie po drugiej stronie. A to nie tak, że Ila tak kilka metrów nad ziemią, tylko może... To no ale jak zostali mimowolnie uniesione na jakąś wysokość? A po drugie chyba nie jest strzałoodporna, co? Ila, jesteś? Chyba nie, jeszcze nie przypomniałam sobie, że umiała się robić niewidzialna, a nie no, latać tam... Tak, i tak to jesteś taka niebieskawa na skórze, to te ciuchy ściągniesz, to jak na tle chmur przelecisz, to ci nikt nie zauważy. Zapewnisz taką rozrywkę, słuchaj, od no może właśnie, nie, właśnie rozrywkę, no właśnie, to ten, po angielsku distraction, kurwa. Ale odciągniesz wzrok, odciągniesz. Tak. Takie jest założenie, tak? Trzeba przyznać, dywersja. Tak. Dywersja, dokładnie, o. Nie podoba mi się ten pomysł, Elmenar, nie zgadzam się. Szkoda, fajny to był, myślę, materiał. Dobra, chodź, Mordegard, bo ty się znasz na tym. Chodź, rzucimy okiem na te katapulty. Zobaczyć w tym czasie podchodzi gdzieś do Ili i tak łbem się tak na ciebie kładzie, łapy tak na wszystkie strony rozwala i tak leży, wzdychając ciężko. No to ja wzdycham jeszcze ciężej, bo się na mnie częściowo położył. A ja i tak oboje robimy, wzdychamy. A ja sobie wstanę i pójdę za Mordegardem i Atro. O, tutaj już widzę. Emma gdzieś tam w swoim świecie odpływa, tak? Ila zdycha z sobą, nie czuje na brzuchu. To już widzę, że tutaj ich uśpiłem swoją melodią. Prawda, ja mogę iść sobie dalej oglądać, co tam się dzieje. Robota wykonana, tak? Tak, teraz się idę uczyć tutaj tej... Inżynierii. Inżynierii wojennej, tak, czy jakiejś tam innej. Swoją drogą Rosamunda rozpadła się na części. Ojej, to się już tym bardziej nie przyda, ta ballada. Dobrze pamiętam, że się Rosamunda rozjebała. Tak, i ja pozbierałem wszystkie części, one są. I właśnie mówiłem, że jak ją odbuduję, to jej jeszcze wstawię ten eksperymentalny mózg, nad którym pracowała. Więc... Jej własny. A to jak już możesz tam jej wstawiać różne elementy, to może warto by było wstawić, nie wiem, jakiś toster, albo ekspres do kawy, albo coś. Mikrofalówkę. Cieszę się, że w ciebie ekspresa do kawy jeszcze nie wstawiłam. Wstawiłam. Wstawiłam? Wstawiłam. Mordegard. Nie próbuj. Czy to jakiś tutaj jest ten coming out w tym momencie? Podchodzę do tej katapulty. Nie chcę się przyjrzeć, jak to funkcjonuje. Raczej z bliska nigdy nie widziałem. O ile w ogóle z daleka nawet. No i tak, co można uszkodzić, żeby nie działało? Tak, a żeby nie było wielkiego hałasu i nie wiem, czegoś, co by przyciągło ludzi. Nie to, że to się wszystko, wiesz, rozpadnie i będzie pierdoknięcie takie głośne. Mordegard? No. Jak się nazywa ta część? Chujstwo, ujebstwo numer 38. A myślałem, że łyżka, bo Atro wcześniej wspominał o tej nazwie. Chujstwo, ujebstwo, numer 38. Od rozmiaru. Mhm. A ten? Chujstwo, ujebstwo 32. Wiesz, ci inżynierowie nie gubią w budowie tego, nie? Te części wszystkie takie same.
No, dlatego się je numeruje, no. A, okej. Okay. No, dobrze jest jednak mieć inżyniera w drużynie. Jasne. Sumy rozleci się to, jak będzie strzelać, czy będzie strzelać? Na co mam rzucić? Na miasto. Ogólnie to te... Najpierw opiszę. Te maszyny w sumie wyglądają praktycznie jak katapulta. Cztery koła, dosyć duże, masywne. Łyżka, nazwijmy to tak. Niech będzie chujstwo, ujebstwo, nie łyżka. Dobrze, chujstwo, ujebstwo numer 38. Tak. I dużo linek, które gdzieś to naprężają i potem upuszczają. Żeby przyjrzeć się tej maszynie i żeby stwierdzić, co tutaj mamy do rozwalenia, myślę, że inteligencja, ewentualnie intuicja. Może inteligencja? Myślę, że tak 12 ci wystarczy. A ja co mam rzucić? Też chcesz się przyjrzeć. Tak, to pierwszy ty... Pierwszy deklarowałem nawet. No, znaczy ogólnie mi chodziło o to, że ogólnie inteligencja jak podchodzisz, nie? W sensie albo intuicja, albo inteligencja, zależy czy chcesz to zrobić na rozum, czy po prostu patrzysz sobie na tą budowę i myślisz sobie, no chyba to będzie w porządku, żeby to rozwalić, wtedy powinno być okej, okay, nie? Wiesz co, patrzę za czymś innym niż linki. Tak sobie mruczę pod nosem pewnie, że patrzę, dobra, jest sporo lin, ale jak je przytniemy, to liny najłatwiej wymienić, przydałoby się jakiś mechanizm uszkodzić większy, żeby musieli to wymienić, nie wiem, jakiś inżynier by musiał przejść to wymienić, a nie żołdak po prostu nawinie na linę zapasową i będzie działało. To na co, jak myślisz? To chyba bardziej inteligencja jest niż intuicja, więc inteligencja. Dobrze, bo ciebie to... Chciałam powiedzieć, że u ciebie to będzie minimalnie trudniejsze, ale i tak ci wystarczy. Więc Atro, ty tam podchodzisz, zaczynasz tak się przyglądać. Starając się ominąć te liny, zauważasz, że w sumie tam jest kilka takich połączeń między sobą i też na pewno te koła są dosyć duże i inne niż u wozu, w wozach. Inne niż w wozach są te koła, więc możesz je po prostu na przykład uszkodzić, bądź nie wiem, jedno odczepić i je całkowicie rozwalić, więc wtedy już będzie problem, żeby to gdzieś przewieźć dalej, bo to koło by musi... Mieliby dużo czasu by to zajęło, żeby to koło tutaj przymocować i potem je ponownie zrobić. No i też na pewno to chujstwo, ujebstwo numer 38 jest przymocowane do reszty dosyć luźno, nie? Bo to musi latać w te i we w te, więc można to też odczepić i przy okazji na przykład trochę uszkodzić od tej strony przyczepu, żeby nie mogli tego ponownie przyczepić, nie? Okay. I potem, Mordegardzie, ty podchodzisz i w sumie stwierdzasz podobne rzeczy, tak jak i Atro widzi. Natomiast na pewno zauważysz jeszcze jakąś taką jedną śrubkę, która w sumie jak ją tam zabierzesz... Mogę ci pomóc w sumie? To będzie dobrze. Mogę ci pomóc w tym, że jak masz katapultę, to najczęściej to jest kołowrót do naciągania tej katapulty i może nie same te rączki, bo to łatwo wymienić, ale jest to na pewno ten taki, to taka, no tak, jak grzechotka, nie? Że to robi że to samo nie odleci, nie? Więc jakby to koło takie zębate można w teorii uszkodzić, bo tego to już łatwo nie wymienią. To też mechanizm napinania, nie? Chyba, że akurat będą mieli zapasowe. No to dlatego, pytanie. To dlatego myślę... Im więcej części uszkodzicie, tym lepiej, nie? Tak, że ja uszkodzę właśnie tam to mocowanie tej łopaty, a... Ale myśmy przyszłościowo takie katapulty mogły się przydać w mieście potem. Ja mogę usunąć stąd tylko jedną śrubkę, która jest tutaj w centrum. A nie możesz z dwóch usunąć? Kurwa, tylko jedną możesz? Chcesz, żeby to działało, tak? Więc mogę usunąć tylko jedną i zostawić ją gdzieś, nie wiem, kurwa, pod drzewem. Jak będzie potrzeba, to ją przykręcić z powrotem. Ja tam się nie wpierdalam w te tematy inżynieryjne. Niech robi, co uważa, że trzeba zrobić. Ja się nie znam. A mam takie pytanie szybkie. Czy Elmenor może rzucić na wiedzę tajemną? A czemu? Bo dla niego, kurwa, to jest jakaś chora magia. A to nie jest w ogóle magiczne, więc... Nie. Po prostu no. Jest dla ciebie chora magia i tyle.
Dobra, Mordegard, to co twoim zdaniem trzeba tutaj? No, wiesz, no... Tam jest ten mechanizm, mówię, jak usunę tutaj część, to nie trzeba, nawet, w sumie to nawet nie trzeba tego niszczyć, wystarczy, że to wykręcę i usunę i tego za cholerę nie dopasują, bo to się opiera na sworzniu, a takiego z drewna nie wystrugają, to jest odlewane na wymiar, więc mogę wykręcić to i serio naprawdę gdzieś schować, położyć, zakopać, cokolwiek, a ty jak mówiłeś, patrzyłeś na tą zębatkę tam do naciągania, nie? Znaczy, no tak patrzę, tak w paru miejscach można to uszkodzić, tylko no ja nie mam takich rzeczy, czym tu uszkodzić. Nie chcę tego palić. Przydałaby mi się fiolka kwasu, ale nie wiem, czy posiadam. Chyba, kurwa, fiolki kwasu nie posiadam. Ale mogę po długim odpoczynku stworzyć. Bym musiał ognisko rozpalić, pomieszać trochę w tych mędzurkach, żeby stworzyć trochę kwasu, ale ja mam w sumie dość dobrze. W tą flaszkę alchemiczną, także jak najbardziej. A, no masz to. A możesz tam kwas w tym robić? Znaczy ocet, olej, wino? Nie wiem, no to płyn też jest. No. Nie próbowałem jeszcze. To jakbyś się dowiedział, by było dobrze. No i wiesz, jeszcze jakby coś tu tam z ręki mogę tam kwasem rzucić, nie? Mam acid splash'a, więc... Toksyczny krasnolud. A jak wyciągniecie jakąś część, to potem w ogóle jesteśmy w stanie to złożyć z powrotem, bo tak jak patrzę na to, to jest chyba takie naciągnięte, czy... Nie, to jakieś sznurki idą, coś, to pewnie, żeby strzelić, to się musi naciągnąć, więc to czy będziemy w stanie potem bez narzędzi jakiś umieścić ten element na miejscu? Znaczy, wiesz, jak Mordegard mówi, tak, że jak to usunie i ta cała łyżka odpadnie, to... Jesteśmy w stanie potem ją ręcznie zamontować? Znaczy, no, będzie ciężko ją podnieść, bo tu jednak jest spory kawał drewna, więc tu chyba w całą piątkę byśmy musieli montować tą łyżkę z powrotem. Albo jeden ogr. No dalej ktoś musiałby przykręcić tą śrubkę. Ktoś, kto dowodzi ogrem. Tak, ale potrzebowaliby tej śrubki. No, wykręcić i zapierdolić, tak. Zresztą ogry nie wiem, czy potrzebują. W sensie te maszyny ewidentnie są od twojego starego, Emma. Ogry, mam wrażenie, nie potrzebują katapult. One po prostu rzucą kamieniem i tyle. A tutaj raczej nie ma zmowy między ogrami i twoim tam starym, tylko nie wiem, może, nie wiem. No dobra, to spróbujmy może najpierw tymi twoimi sposobami, Mordegard, je rozczepić. To okej. No i ja podchodzę do Mordegarda, jak on tam majstruje i chcę mu, kurwa, nie wiem, świecić nie muszę, bo ma widzenie w ciemności, jest po południu, więc patrzę się, żeby wiedzieć, jak następną rozmontować. Pomagam mu obecnością swoją. Tak, a homunculus lata koło mnie i trzyma tam, nie wiem, narzędzia mi podaje. Zwinne dłonie, Mordegardzie. Wiem, że to nie jest twoja dobra cecha. Weź to od drugiej... Mordega... Nie, rękę z drugiej... Weź wsadź to między te belki i... Od dołu bardziej. Weź się połóż na ziemi i ten... Mogę mu pomóc? Jakby... Jak to jest... Będzie łatwiejszy rzut. Nie z ułatwieniem, ale będzie łatwiejszy. Sorry. Jedno wystarczy, tak. Tak. Udało mi się. Ale ma dwie ręce. Jedna lewa. Druga mi tak druga chodziła. Utknęła. Jedna jest lewa. Wyciągnąłeś śrubkę, a drugą rękę straciłeś. Jestem zmęczenia. Więc Mordegardzie, faktycznie trochę tak robisz, tak jak ci Atro mówi. Jest faktycznie łatwiej dojść do tej śrubki. Wyciągasz ją. Trochę się z nią tam musisz pomocować, żeby ją pod odpowiednim kątem i tak dalej, ale w końcu udaje ci się ją poluzować i już potem idzie gładko i wyciągasz ją tak, że w sumie machina wygląda
praktycznie tak samo, w sensie wygląda tak samo i raczej nawet się nie przemieściła jakoś mocno, ale wiesz, że jeśli będą chcieli naciągnąć tą linę i będą chcieli cokolwiek z nią zrobić, to może być tak, na przykład to się, jeśli zrobią to za mocno, to może się ta maszyna nawet zawalić, bądź po prostu chociaż nie będzie się naciągać, nie? Jeśli będą to robić tak normalnie. Okej, okay, więc mówię do Atro, no słuchaj, ty jesteś mądry, bo ty masz te łapy długie, ja mam ręce krótsze, to kurna, ciężej było, ale już teraz wiesz, jak to wygląda, to możemy spróbować to tak załatwić przy całej reszcie. No spokojnie, nie moja wina, taki się urodziłem, dobra? No wiem, ale to nie fair, cholera, no. Zostały jeszcze dwie maszyny, więc każdy po jednej może wziąć. Mhm. Ile nie robi nic. Podchodzę do drugiej i gdzieś tam staram się takim sposobem właśnie, jak to Mordegard robi, tylko lepiej trochę to zrobić. Rzućcie sobie jeszcze raz na zwinne dłonie. Mordegard ma już z ułatwieniem, bo robi to drugi raz. Teatr bez ułatwienia, ale nie jest jakoś super trudny rzut. Ja się odsunę w takim razie od tych maszynerii, podejdę sobie gdzieś tam w okolice tej Ili. 15. Obojgu wam udaje się wyjąć te śrubki bez problemu i wysuwacie się spod spodu tej maszyny z tymi śrubkami w rękach. Dobrze, czy udało wam się już zepsuć te wszystkie maszyny? Tak, i zobacz, wyglądają nietknięcie. Współczuję tym naiwniakom, co będą spróbowali ich użyć. Brawo, winszuję. Ale teraz w związku z tym, że musimy odpocząć, czy zostajemy tu, czy jednak schowamy się w jakieś inne miejsce, dopóki jeszcze mam siłę iść. Jestem za tym, żebyśmy wrócili do siebie. Do siebie, co? Czyli gdzie? Do domu? Tak, muszę iść zejść do piwnicy i napławić Rosamundę. Mordegard, ja nie wiem, czy ja się teraz w tym stanie przyciągnę pod miasto i przekradnę i... No dobra, możemy najpierw odpocząć. Mieliśmy to robić pod osłoną nocy. Nie wiadomo, jakie strażnicy mają rozkazy wobec nas. Są jakoś czarami zauroczeni, więc nie, osłona nocy. Musimy to odpocząć do nocy jakoś tak, żeby dobrze było gwiazdy widać i wtedy. I wszyscy leżą po prostu. No. Znaczy no. Jako drużyna leżymy, o, tak powiem. Szalenie motywująca przemowa. Po prostu. Ale prawdziwa, mówię, no. Leżymy. Znaczy mam na myśli, że no... dobra, może nie, bo to nie wyjdzie pozytywnie. Że słabo sobie radzi. No dobrze, no ja rozumiem przecież. No. Nie, chodzi mi o to, że po prostu jeśli... Ja sobie idę usiąść pod jakieś drzewko. Słuchaj, nawet jeśli jedna osoba będzie niedomagać, bo będzie nadal ranna, to będzie to słabe ogniwo, a jesteśmy tak silni jak nasze najsłabsze ogniwo, tak jak łańcuch, więc no... tak. Sorry. Krzyknął gdzieś tam z daleka. A nie chodziło mi o ciebie akurat, jakby tak tyczy się... Dobra, idź spać. W nocy! Gwiazdy, żebyśmy widzieli dobrze. Ty się nie oddalaj za daleko, bo cię znowu jakieś ogry porwą. Nie, tylko usiądę tu przy tym drzewie i się z nim zleję. Może o mnie zapomnicie, jak się obudzimy. Nie usiądę tylko przy tym ogrze. Tej, a czemu on się chce zlewać na drzewo? Nie pytaj. Nie, psiku mu się może chce, o Jezu. Kto? Ostatnio jak poszedłeś się odlać, to cię właśnie ogry porwały. To się może ten... Przynajmniej było o czym pisać. Przypuśćmy, że Jezus to jest jakiś dżin. No ja coś mówię, że tam w tym bardowskim kolegium się naczytał jakiś, nie wiem, międzywymiarowych wiar, nie rozumiem. To zostajemy tu, czy idziemy dalej? Zostajemy tu. Tu, tak, pięknie. Chodzi na to, że tu, no, tylko warty. To ktoś, ja teraz nie biorę warty, ja idę spać, dobranoc. Ja po prostu tak jak leżałam, zamykam oczy i zasypiam pod sobą niedźwiedziem. Ja mogę wziąć drugą, tylko 4 godziny muszę odpoczywać. A ja idę ale do wszyscy Ili. O tym zapominają. A ja idę do Ili i kładę głowę na nosowo niedźwiedziu. Dobra, Mordegard, to może... albo ja wezmę pierwszą, albo ty. Patrzę mogę na ciebie, jak mogę wyglądasz fizycznie. Nie, tragicznie.
Okej. Okay. Krasnolud ma 20, wiesz, do sprawy. No to krótkie łapki, krótkie nóżki, w tym problem. Dobrze zbudowany. To weźmiesz Mordegard pierwszą, potem mnie obudzisz, potem ja obudzę Almenora, jak miałem mu tylko 4 godziny potrzebne i już on weźmie resztę, co? No, jakby sobie dziewczyny jestem potrzeby. Dobra. Ja się gdzieś też tam rozkładam niedaleko Ili i Emmy. Kładę się tak na tym boku akurat, żeby mieć je na oku i sobie gdzieś tam staram się odpocząć. Jak rozumiem, Mordegard, ty masz pierwszą wartę? Poproszę cię, rzut D20. To już myślę, nie leżymy tak na środku tej polanki, tylko gdzieś tam pod jakimiś drzewkami bardziej, tam między krzakami. No, nie? I razem on to, wiesz, pierdolnęły tam, gdzie żoły. 18. Okej, okay, rzuć sobie na percepcję. 20 ogrom. Okej, okay, to nie było szału. Nic się nie dzieje. Miałam szansę zauważyć 18 z tych 20, ale nie zauważyłam. Jest spokojnie. Powoli zaczyna robić się trochę ciemniej. Co prawda jesteście na takiej dosyć otwartej w miarę przestrzeni, w sensie no dalej las was otacza i to nie jest tak, że to jest jakaś polana wielka czy coś, tylko po prostu jest jakiś taki kawałek bez drzew. Dalej jeszcze jest tak w miarę jasno, ale jak patrzysz w stronę drzew, to tam już gdzieniegdzie jest na tyle ciemno, że nie jesteś w stanie dostrzec wyraźnie niektórych szczegółów. Tak się przyglądasz po tych liniach drzew. W sumie nic takiego się nie dzieje. Gdzieś tam może przebiegła ci jakaś sarna w którymś momencie z jakimś młodym. Nie. W sumie nic więcej ciekawego się nie dzieje. Gdy przychodzi to co do czego, kończy się twoja warta, możesz się obudzić Atro. Idę, budzę, mówię, że się nic nie działo, tam sarnę widziałem z małym. To wszystko. No, dobra, okej. Okay. Jasne. O, już tam się przyciągam, wstaję. Wyciągam sobie gogle. Sobie co jakiś czas przez nie przeczesuję okolice. 360 robię obrót. Górę sprawdzam, bo tam gadali o jakichś dywersjach i rekonesansach latających osób, więc patrzę, czy nie mają jakiegoś genasi powietrza nagle. Robisz to w miejscu, czy chodzisz? Nie, chodzę. Po cichu staram się chodzić. Nie. Też bardziej przy linii drzew, nie na środku polanki, żeby jak ktoś był jak ktoś byłby w lesie, to nie widzi po prostu mnie na środku jaśniejszej plamy terenu, tylko właśnie gdzieś tam w cieniach, nie? Chodzę. Okej, okay, to też rzuć sobie na percepcję. Naturalna 20. Ładnie. W którymś momencie, jak tak chodzisz, minęło paręnaście minut i najpierw zauważasz faktycznie ślady jakiejś sarny z młodym, które przebiegły tutaj na górze polanki, tam mniej więcej w tą stronę, w którą były maszyny oblężnicze. I później tak sobie patrzysz na te ślady i tak stwierdzasz, że w sumie wyglądają trochę bardziej jakby sarny nie tak sobie przebiegły, tylko jakby się czegoś spłoszyły w którymś momencie. Więc idziesz w tamtą stronę, wiesz, takie były mocno wgłębione, z dużym rozstawieniem, nie? Więc się tak domyślasz, że coś musiało je spłoszyć. A idziesz sobie tam trochę głębiej i zauważasz faktycznie ślady po jakichś kopytach. Możesz się im przyjrzeć bliżej na śledztwo. 3. Jako, że miałeś krytyk, to myślę, że weźmiemy z ułatwieniem, bo w sumie myślę, 12, że... 12, to i tak nie zdałem, no, dobra. To nie jest jakoś super dużo. Jedyne co, to się domyślać, że było to zwierzę albo jakiś muł, albo koń, albo osioł. Mhm. I stwierdzasz, że minimum jeden był. Może dwa, ale może po prostu nałożyły się ślady na siebie. Chcę się przykucnąć, przyjrzeć się bardziej, pomacać te ślady, czy nie ma przypadkiem podków w tym odcisku, gdzieś tam odbitych
takie równe krawędzie, w jakiś właśnie wzór, że mają takie wybite dziurki jak na te otwory na gwoździe, nie? To może na sztukę przetrwania teraz? Ewentualnie opieka nad zwierzętami? Poznając się na zwierzętach, możesz jakieś takie rzeczy. No, albo natura, przyroda, o. Gorzej? Sztukę przetrwania. Dobra. 18. Dobra, więc tak przyglądasz się tym śladom i faktycznie zauważasz, że te krawędzie są bardzo równe i najprawdopodobniej te zwierzę było podkute. Koń, osioł, muł. No. Osioł, na pewno na ośle ktoś tutaj jeździł. Na pewno się osły podkuwa, nie? Tak. Ale jesteś w stanie stwierdzić, że te ślady zwróciły się jakby w drugą stronę. Nie waszą stronę. Gdzieś się oddaliło. Okej, okay, ale tak jakby jechały w naszą stronę, ktoś się zatrzymał i zawrócił? Mniej więcej tak. Okej, okay, świetnie. Chcę się przyjrzeć z goglami w tamtą stronę. Czy coś widzę, jakieś sygnatury cieplne? Teraz już nie, bo minęło trochę czasu, więc nie widzisz żadnego ruchu cieplnego, ale jak zdejmiesz na chwilę gogle, tak po prostu chcąc się przyjrzeć, to zauważasz, że no, na pewno dosyć tutaj na początku uważał, żeby nic nie rozwalić, ale kawałek dalej już przyspieszył. Widać, że na początku po prostu ten zwierzę szło powoli, a potem jak przyspieszyło, to widać już trochę gałęzi gdzieś tam połamanych, ale na tyle oddalone, że mogły się zlać faktycznie z innymi odgłosami lasu, nie? Okej. Okay. Dobra, to odchodzę. Z tamtego miejsca wracam bardziej w stronę tam, gdzie śpimy. I jeszcze mogę powiedzieć, bo w tamtą stronę jest miasto, ale zdążyłeś zauważyć, że on trochę tak po łuku w prawo skręca. O. Jakby nie tak stricte do miasta, tylko bardziej gdzieś na bok. Czyli od strony miasta to było? Tak. Myślałem, że kompletnie z innej mańki. Okej, okay, i skręcam. Nie, bo te maszyny były w stronę miasta, nie? Zwrócone. I ja mówiłam, że to jest za z tymi maszynami mniej więcej. Okej, okay, czyli na prawo, bardziej w stronę bramy, tak? Dalej? Albo wzdłuż murów, albo gdzieś kawałek poza miasto. Okej. Okay. Ale to nie jest, bo w stronę bramy to jest jakbyście praktycznie szli cały czas prosto, bez skręcania, nie? Okej. Okay. No chuj, nie zacznę tutaj teraz kopać wilczych dołów ani nic takiego, więc, bo to mi przerwie długi odpoczynek tak naprawdę. Więc no nic, no wracam się, obserwuję, sprawdzam może teren wokół, tak obchodzę właśnie ten skrawek tej małej polanki, ten skrawek bez drzew akurat. Wokół z jakimiś innymi śladami ewentualnie i potem na koniec warty bym budził Elmenora i mu przekażę, co widziałem. Już? Moja kolej? Tak, już się kończy warta, tak? Czy więcej nie dzieje, Danusia? Na razie nie. Ale już koniec warty, czy... Tak, tak? Koniec warty, możesz już obudzić Elmenora. No to... teraz ty... Byłem Mordegard, potem ja. Jak tobie 4 godziny potrzebne, to już dziewczynom dajmy odpocząć. Okay. Problem jest, niestety. Mordegard coś słyszał, ale nie zwrócił, w sensie nie zauważył nic specjalnego. Ja tam poszedłem to sprawdzić. Widziałem ślady kopyt podkutych. Ktoś się zbliżał i potem odjechał już bardziej w galopie. Podejrzewa, że ktoś nas podglądał? No, na pewno ktoś nas przyczaił, jak nie wiem, może jak rozbrajaliśmy te maszyny, my byliśmy zajęci, dziewczyny leżały, ty też byłeś zajęty, więc no jakby albo podczas warty Mordegarda, nie? Po prostu ktoś podjechał, zauważył nas i spierdolił. Tylko odjechał w stronę miasta, tak na prawo, tak jakby wzdłuż muru, w stronę rzeki tam. A nie w tamtą, gdzie widzieliśmy ten obóz. W sensie, gdzie widzieliśmy ślady jakby prowadzące do obóz. Nie wiem w sumie, gdzie mają obóz ci. Okej, okay, dobra. A co mam zrobić w takim razie? Mam w sensie, po prostu usiąść na warcie, czy mam rzucić niewidzialność i iść?
Nie, nie, nie. Siądź na warcie, po prostu ci mówię, żebyś zwracał uwagę, szczególnie z tamtej strony. Okej. Sokoli, wzrok. Gdzie to było? Tak, on otwiera oczy teraz pierwszy raz. A, to ci pokazuję. A, no dobra. To tam będę się... Będę nasłuchiwał i patrzył. Ogarnę. Nasłuchuj. Dzięki. Dobra, idę spać dalej. A ja sobie wstaję, powolutku przeciągnę się i pójdę sobie gdzieś tam usiąść na jakimś pieńku, czy na czymś. Będę nasłuchiwał. Patrzył, rozglądał się. Sokoli wzrok przez te zaspane oczy. Użyć sobie D20. 9. Percepcja? 12. Już ci mówię. Plus widzenie w ciemności. Tak, to zdecydowanie już się zaczyna robić bardzo, bardzo ciemno. Co widzę? Nic nie widzę. Ciemność widzę. A jednak coś widzę. Poproszę jedną osobę, żeby mi rzuciła 2D8. Obojętnie kto. 8 i 4. Dobrze. Elmenorze, więc gdy minęło około 2 godziny twojej warty, zaczynasz tak czuć jakiś niepokój, ale nie wiesz do końca, co jest powodem tego, bo nie udaje ci się nic zauważyć, nawet jeśli gdzieś tak się przyglądasz bliżej, podchodzisz, próbujesz zlokalizować, skąd to w ogóle może być i czy ktoś faktycznie się do was nie skrada, to nie jesteś w stanie stwierdzić, z której strony w ogóle to by mogło i być. Ale po tym, jak Atro ci mówi, żebyś bardziej zwracał uwagę, powiedział ci, żebyś bardziej zwracał uwagę na tą północną część, podchodzisz tam bliżej i w którymś momencie zauważysz jakiś cień przemykający między drzewami. Na razie jeden. Kula ognia. Poprawkę jedną bym miał. No. Bardziej bym powiedział południe? Tak, w sumie południe, no. Bardziej południe. Bo na mapie jest północ, ale tak, no, to bardziej południe. Okej, okay, ale to widzę cień odbiegający od nas, przebiegający gdzieś wzdłuż. Między drzewami po prostu przez ten las na razie tak jakby bokiem, nie? Nie, ani nie w twoją stronę, ani nie dalej, tylko tak równolegle, nie? Czy jestem w stanie po tym cieniu stwierdzić coś więcej? Czy jest zbrojny, czy jest jakieś kształty może na nim? Wiesz, że na pewno jest humanoidalny, wielkości mniej więcej twojej, Atro, Emmy, Ili, ale jest na tyle oddalone, że na razie nie jesteś w stanie więcej stwierdzić szczegółów. Mhm. Okej, to... Czekajcie za kłódkę, bo ja się zastanawiam, w sensie, żeby cały czas mu się przyglądać, gdzieś tam między tymi drzewami po prostu się przykleić do jakiegoś drzewa i mu się przyglądać, bo ja widzę, jak on przeskakuje w dalszym ciągu gdzieś tam między tymi drzewami? Gdzieś tam co jakiś czas jesteś w stanie go tam zlokalizować, ale jest taka szansa, że gdzieś tam w którymś momencie ci zniknie po prostu z oczu. Okej. Więc cały czas obserwując go, w takim razie ja bym chciał szepnąć sobie pod nosem kilka słów i wysłać wiadomość do Atro, do głowy. Atro, co ci się śni? Słyszysz nagle Elmenora w swojej głowie we śnie. Co może mi się śnić? Kurwa, mogę mieć... Irina, no. Nie Irina, kurwa, ta. Trina. Masz koszmary po tym, co się dowiedziałeś. Ja właśnie bardziej myślę, że zestresowany śni mi się Gildia, śni mi się może Trina, ale w opałach i nie wiem, miasto w ogniu. I boski głos Elmenory. Ja mam jeszcze jedną taką sugestię, bo Atro nam rozdawał te maski tej Gildii, nie? Tak, i nawet jej używał. To też bym chciał sobie w takim razie ją przyłożyć do twarzy, no bo on ją stosował, on mówił, znaczy pokazywał nam, jak ona działa, tak? W sensie opowiadał nam, jak funkcjonuje, tak. Więc tak, chciał ją przyłożyć, żeby mieć jeszcze lepszą widoczność na tego dziutka. Wtedy będę widział jego sygnaturę, tak? To rzuć sobie teraz percepcję z ułatwieniem.
Ja tam te maski odłamałem, w sumie, że są, macie same gogle, nie? A, no to tylko gogle, po prostu, 19. Dobrze, a co mówisz do Atro przez sen? Atro, dawno się nie... Nie, żartuję. Przesyłam mu wiadomość, że... Atro, ktoś tutaj biega po lesie, kogoś widzę. Może dobrze by było, jakbyś wstał, zobaczył razem ze mną. Tylko dużo szybciej. I raczej to jest takie z wykrzyknikami na końcu zdania. To tak, ja tam śnię o mieście w płomieniach i nagle mnie tak wyrywa po prostu. Przez płomienie gdzieś tam z powrotem znajduje się w lesie, który też stoi w płomieniach, ale ten płomień mi przygasa i tak otwieram oczy. Nie, dobra, nie pali się. Już tak miałem sen na jawie na końcu i tak co? Wstaję, podrywam się i od razu też gdzie w ogóle, ale manera, ale chuja widzę, więc znaczy nie widzę chuja właśnie nawet, więc przykładam od razu tych gogle się rozejrzeć. Ja bym jeszcze cię poprosiła, Elmenor, o inteligencję. A tu holder. Obserwator. I promieniem dostaję. Pierwszy 13. Z trzech. Już ci mówię. Co, przeklęte gogle? Nie, to na mądrość. Ślepniesz. Elmenor tam walczy z paskiem. Kurwa, jak to się zakłada? Nic, żebyś takiego nie nosiły. To usta to zakłada. No to jest jedne, co przychodzi do głowy, tak idzie chyba. Jak ta kulka taka czerwona. Jak to kurwa działa? Do trzeciego oka przykłada. Dobrze, Elmenorzek, zaokładasz te gogle, tak się przyglądasz po prostu tej linii drzew, widzisz faktycznie tą postać, jak tak przeskakuje i po chwili zdajesz sobie sprawę, że w sumie mimo, że założyłeś gogle, to ta postać dalej jest czarna, nie zmieniła jakby swojej temperatury i tak się zastanawiasz, dlaczego, czy to jest coś nie tak z tą osobą, czy nie? Czy jest jakiś... Zaraz ją podgrzejemy odrobinę. I zdajesz sobie sprawę, że to jest iluzja. Że to nie jest prawdziwe, to co widzisz. I zaczynasz rozglądać się tak trochę w panice dookoła, żeby zobaczyć może, nie wiem, źródło tego, bo jak zauważysz, że to jest iluzja, to w sumie to znika praktycznie wśród twoich oczu. I tak zaczynasz się rozglądać. I udaje ci się zauważyć dwie postaci z tej strony mniej więcej, z której ta iluzja wcześniej wybiegła, które tak się skradają między drzewami. Okej. One już mają czerwień. Okej. Czy ja mogę, jestem w stanie stwierdzić, że oni mnie widzą? Jestem przyklejony do drzewa. Zdecydowanie widzą wszystkich, bo powoli zbliżają się jakby przy linii drzew do środka, trochę zataczając takie kółko, ale coraz bliżej środka. Czyli oni sobie jeszcze nie zdają sprawy z tego, że ja ich widzę? W tym momencie jeszcze nie. Mogę mieć pytanie jedno, być niszczycielem dobrej zabawy i zgradem i skurwysynem? No, co? Licząc, wnioskując, minęło 6 godzin od początku długiego odpoczynku, tak? Tak. Okej. Nie było pełnego odpoczynku. Przykro mi. Po to był rzut ten 2D8, tak żeby nie było. No niestety. Możecie zrobić sobie shorta co najwyżej. Okej. No to jak ja ich widzę, to jeszcze raz posyłam wiadomość do Atro. Czy ja zdążyłem w tym czasie się obudzić, rozejrzeć, zauważyć coś? Możesz sobie rzucić na percepcję, ale też musiałbyś zadeklarować, na przykład jesteś te okulary założyć, bądź nie wiem, czy zakładasz. Deklarowałem to. Deklarowałem. Że... Dobra, sorry, bo to mi umknęło. To też masz z ułatwieniem. 16. Najpierw chcę wypatrzeć Elmenora, bo go słyszałem, więc... Jego najpierw Elmenora raczej bez problemu. On co prawda jest przy drzewie, ale jesteś na tyle z nim tutaj
codziennie go widzisz przy drzewach, więc jesteś w stanie go rozpoznać w stosunku do innych drzew. I później jak tak zaczynasz tym wzrokiem wodzić, mniej więcej zauważasz, w którą stronę on się patrzy i swój wzrok też tam kierujesz i widzisz faktycznie te dwie postacie, które gdzieś tam się do was zbliżają. I w tym momencie zauważacie, ty Elmenorze i ty Atro, w którymś momencie, że od strony mniej więcej tych postaci zaczyna pojawiać się taka nienaturalna ciemność naokoło nich i wasze okulary przestają dobrze funkcjonować w tym momencie. Mniej więcej jakiś tam czasem zarys widzicie, ale jest to utrudnione w tym momencie. Mechanicznie oni rzucili czar ciemności wokół siebie na 15 stóp, więc przez to macie problem, żeby ich zobaczyć. Ale mniej więcej widzicie tą ciemność, która się tak z nimi gdzieś przemieszcza. Tylko trafienie w te postacie, które są ukryte tam, będzie dosyć trudne. I te sygnatury ich cieplne też znikają w tym? Tak, bo to jest magiczna ciemność i nawet ogólnie to jest tak, że światło tam w ogóle nie przechodzi. Dark wizja w ogóle nie działa przez to i można to tą magiczną ciemność na przykład z jakimś czarem na światło, nie? Rozproszenie magii, tak, albo coś takiego. No. Nawet podmuchem wiatru można to zmyć. Gromem na przykład. Ale właśnie się zastanawiam, bo ja rozumiem, że światło nie przechodzi i wzrok nic nie widzisz, nie? Ale właśnie, że sygnatura cieplna tych postaci. Wiesz co, bo to jest magia, po pierwsze. Po drugie, ten czar, żeby przez niego widzieć, byś musiał mieć true sight, albo ulepszone widzenie w ciemności, że widzisz też w magicznej ciemności. Nie jestem pewien teraz, ale no, true sight to tam smoki mają. Ogólnie magiczna osoba jakby chciała dowiedzieć się, jak ten czar można jakby przeciwdziałać niemu, no to tam raczej powinna wiedzieć mniej więcej, bez jakiegoś większego problemu, bo też na przykład może być tak, że ta ciemność może być rzucona też na jakiś przedmiot i wtedy to się przemieszcza razem z tym i jak się zakryje ten przedmiot czymś nieprzezroczystym, to ta ciemność wtedy też nie działa, nie naokoło. Okej. Okay. Tak jest. Więc ty jako magiczny powinieneś wiedzieć, że w sumie zaklęcie światła rozproszy, podmuch wiatru, na przykład grom, bo grom ma, to jest podmuch wiatru, a nie ten, nie? Nie tam elektryczność, jak to tam kolorujesz, ale no, mechanicznie grom to rozproszy. Gust of wind, no albo tak, faktycznie jakieś rozproszenie magii. No nie mam niestety takiej przyjemności na tą chwilę, plus są daleko, więc... Przy czym, nawet jak chcesz coś obszarowego puścić do środka, co nie wychodzi od ciebie, bo na przykład grom wychodzi od ciebie, nie? A jak chcesz na przykład kulę ognia, to musisz widzieć punkt, w którym ona ma eksplodować, a nie widzisz w środku, więc jedyne, gdzie możesz kulę ognia puścić, to na krawędzi tej ciemności, nie? Więc w środku nie puścisz kuli ognia. Okej, czyli ewentualne rzucenie teraz charm person nie wchodzi... Chyba musisz... Nie widzisz ich. Ale mówię, zależy, jak jest w opisie, bo może być, że wystarczy, że go słyszą. Nie dobra, jest you can see. Okej. Możecie dodać swoje tury? Możecie sobie inicjatywę? My ze mną śpimy. Tak, ale no może was obudzą, nie? Więc... Świetnie. Jest ospany chyba. No, zdrętwiały jeszcze. Więc widzicie, jak ta ciemność zaczyna się przemieszczać coraz bardziej i teraz bardziej już centralnie do środka, chociaż dalej jeszcze trochę są ukryci jakby między drzewami ta ciemność jest ukryta. Elmenorze? Co robisz? No w takim wypadku najlepszym sposobem byłoby rzucić bardowską inspirację. No oni mi tak w zasadzie mnie widzieli. Mówię, że mnie widzieli. Więc skoro mnie minęli, tak, jestem w stanie stwierdzić, że są mniej więcej na mojej wysokości w tym momencie, no to chciałbym... O, nawet trochę dalej. Tak, bo sorry, tak, że przerwę ci, ale po prostu sobie przypomniałam, że oni powinni podwójny ruch robić, dlatego... Okej. Okay. No to w takim wypadku jeden standardowo rzucę bardowską inspirację, a wygram ją w stronę Atry. Tak na wszelki.
Czuję się zainspirowany, jak wstanę. Zainspirowałem cię do wstawania. Coś jeszcze robisz? Czy to wszystko w twojej turze, Lumenor? Ja używając prestidigitacji, wywołując puff of wind, mogę to rozwiać? Albo przynajmniej poruszyć tym, tą ich ciemnością? Pytanie, jaki jest duży puff of wind, bo faktycznie... You can instantly clean or soil can... Widzisz, że one cubic foot. No to już... Elvenor, te twoje czary! To tak rozwiejesz nawet, no, kwadracik taki mały. Cubic foot, no to jest... Wystarczająco, żeby ktoś może dostrzegł kogoś i mógł zaatakować, albo żeby chociaż zobaczył, kto to jest. Ale to cubic foot to jest sześcian o boku stopy, jakby to jest... Musisz być dosłownie w zwarciu z tą osobą, żeby tam być w stanie oddychać do niej. Żeby to rzucić, muszę podejść na odległość 10 stóp. Więc w sumie wejdę w ciemność. Dobra, to w takim razie ja się po prostu delikatnie w ich stronę będę przesuwał. Skradając się, bo skoro mnie ominęli, to być może stracili mnie z pola widzenia. Ja to wykorzystam teraz. Obejdę drzewo dookoła i będę się skradał. Dobrze, Ila, ty śpisz. Ale możesz sobie rzucić, już ci mówię, co byś mógł sobie rzucić. Rzut obrony na kondycję, ale to będzie dosyć trudny rzut, no bo śpisz, jesteś wykończona, a za dużo na razie się nie dzieje, nikt nie krzyczy, nic nie woła, więc... 22. Masz chyba jakiś szósty zmysł w sobie i wyczuwasz jakieś napięcie, zaczynasz odczuwać, że coś jest nie tak. I otwierasz oczy. Widzisz, że nie ma tak stricte obok ciebie, bo wcześniej na wprost leżał Atro, więc widzisz, że go tam nie ma. Emma jest, Sowadźwiedź jest. Ale Sowadźwiedź też otworzył oczy i zaczął stroszyć pióra. Nie wiesz dlaczego. Aha. Jest już dosyć ciemno. I tak się rozglądasz. Widzisz gdzieś tam z daleka Atro, widzisz z daleka może Elmenora, ale może to równie dobrze jest drzewo, bo tam coś ci śmignęło. Ale nie jesteś pewna. I zauważasz, że linia drzew przy was jest taka ciemna. Znaczy nie żeby coś, ale to, ten obok ciemności to no to widać, jest że jest dużo ciemniejszy. To nie jest, że większy cień, tylko to jest po prostu obok... Nieprzenikniona ciemność, jak taka chmura. No widać dosłownie, że to jest czarno, jakby to nie da się za bardzo ukryć. Ktoś odpalił diesla. Tak, więc wiesz już, co cię obudziło. Czarna plama. Idąca w twoją stronę. Czyli negatywne wibracje z czarnej plamy. Tak jest. Mówi w jakimś martwym języku Mordoru. Ale to jak ja widzę tą dziwną czarną plamę i się przez chwilę rozglądałam, każę Sowodźwiedziowi zostać przy mnie, żeby się nie wyrwał nigdzie. I próbuję wstać, szturchając Emę. Tak, Emma, chyba coś się dzieje, Emma. I to jest wszystko. Co? Nema, też otwierasz oczy i zauważasz to samo, co Ila widziała. Ślina mi tak się ścieka z policzka. Mordegardzie. Ty sobie śpisz, ale też możesz sobie rzucić rzut obrony na kondycję. Dzisiaj macie fajne rzuty, więc Mordegardzie, też w którymś momencie czujesz jakieś mrowienie po plecach, otwierasz oczy taki zaspany. Uważasz, że w sumie wszyscy twoi towarzysze gdzieś tam mają co najmniej otwarte oczy, czyli większość z nich już stoi gdzieś na nogach i widzisz czarną kulę czegoś, która się do was zbliża. Taka ciemna, nieprzenikniona przestrzeń. Zdążę wstać i coś zrobić, czy raczej się grzebię jeszcze? Co? Bardziej jakąś bonus akcję niż akcję, bo tu musisz się obudzić, wstać. Tak ciężko, żebyś zdążył wszystko ogarnąć, nie? Ale jakieś takie drobne rzeczy możesz robić. Do spół zaskoczenia. Moja bonus akcja właśnie leży w częściach, więc... Więc nie, myślę, że... Wiesz, podnoszę się i wyjmuję swoją różdżkę.
I to jest to, co zrobię w tej... I sprawdzam, czy mam kuszę gdzieś w zasięgu ręki. Na pewno masz, bo pewnie praktycznie z nią śpisz przytulony, więc... Emo, ty już zostałaś obudzona przez ile wcześniej, więc teraz możesz stać na pół ruchu i wykonać akcję swoją normalnie. Więc wstaję. Rozglądam się. Co tu się dzieje? Atakują nas. Co to powiedział? Nie widzisz. Rozpoznajesz głos, ale... Nie wiesz skąd, nie wiesz gdzie. Jest cimno. Skoro ja nie widzę ich, to oni nie będą widzieć mnie. Ukrywam się. Musisz odbiec kawałek gdzieś w stronę drzew. Najbliżej są te drzewa, gdzie jest schowany Atro, albo gdzie jest Mordegard. Albo na granicy tej czarnej plamy. Ukrywam się w jakichś, nie wiem, trawie, krzakach, cokolwiek. Za trupami. Rzuć sobie na skradanie. Udaję trupa. 24. Znikasz wszystkim z oczu. Atro. W teorii, jak się w to wchodzi, to się ma jako blinded. Się jest. Szukam czegokolwiek, żeby się tego pozbyć, jakoś coś działać, ale nic nie mogę dosłownie zrobić, więc no jedyne co, to mogę wbiec tam, tyle. No możesz zawsze próbować na oślep atakować, nie? Z utrudnieniem i próbować w to trafić, nie? No mogę spróbować, tylko tak. Jesus, chwila po metalowe kulki. Na jaki to jest obszar? 15 stóp od tego górnego tutaj. Okej, czyli jak stanę 5 stóp od tego, to mam w zasięgu w teorii. Tego górnego, co? Dobra, nie wiem, że się rozdzielili, nie widać w środku, więc będę celował w środek tego w takim razie, jak ja to... Bo ja to już akurat widziałem, że się pojawiło na moich oczach, to ciemność, nie? Mhm. Więc jedyne co, no to się domyślam, że to jest coś magicznego. Więc zrywam się, omijam gdzieś tam Emmę, biegnę prosto w stronę Elmenora tak naprawdę, mając te gogle ciągle na sobie, podbiegam tak na 5 stóp od tej ciemnej chmury i próbując wymierzyć mniej więcej w środek tego, wyciągam dwie kuleczki metalowe z torby. W bonus akcji używam Kensei Shot. D4 do końca mojej następnej, do końca mojej tury teraz trwającej mam obrażeń i no będę strzelał kulką dwieman w środek tego, zobaczymy jak pójdzie. 15. O dziwa trafiasz. Co to jest za efekt, kuźwa? I strzelam. Ja rzuciłam rzut obronny na kondycję, na koncentrację, tak jest. I niestety nie weszło mu, więc w momencie, jak świstasz tą kulką i ta kulka leci, słyszysz jakieś takie... I po chwili ta ciemność zaczyna znikać dookoła i widzicie dwie postaci, które zdecydowanie nie wyglądają jak postaci z twojej gildii. Ale mają na sobie czarne ubranie, czarny płaszcz, kaptur zarzucony na twarz, tak że nie widać za bardzo, kim oni do końca są. Mają na dłoniach rękawiczki, też czarne. Czarne buty, wszystko dosłownie czarne, nawet broń mają czarną. Mają przy sobie takie rzutki przy pasie, przytroczone. Aktualnie jeden z nich ma w ręce jakąś taką małą kulkę, ale większą niż te twoje, Atro, którymi rzucasz, do której jakby schowała się ta ciemność z powrotem. Widziałeś, jak ona tak tam wsiąknęła i zniknęła. I w sumie tyle, co mają przy sobie. Czy mogę sobie rzucić na religię? Coś mi mówi, że to mogą być kapłani konkretnej bogini. Ja mam zero, więc to będzie jakby to... No... Nie, może gdzieś słyszałem. Jakby we Wrotach Baldura się wychowywałem, tam wszędzie pełno religii. Jest ten dom żalu cały. Może słyszałem kiedyś. Bo tak się coś domyślam, że to ten... Ewentualnie no to są te... Jakieś Shodar Kaya, ale no wątpię.
Ojejku, ja domyślałam się, że to są szare nici, ale może moja postać tego nie wiedzieć. Bardziej na historię musicie rzucić. Historia. I tak się główkuje i... nic mi to nie mówi. I strzelam drugi raz. 23. Trafiasz. No, to z pierwszego rzutu to jest 9 obrażeń, z drugiego 9 obrażeń. I błyskawicznie wyciągam nunchaki do lewej ręki. Widzisz zdecydowanie, że dosyć mocno go obiłeś tymi dwoma kulkami. One gdzieś jedno w drugą i taki od razu się zrobiło takie sine gdzieś na jego ręce, gdzie po prostu rozerwał się materiał, jak tymi kulkami tak rzuciłeś mocno, to zrobiłaś taka dziura w materiale i te kulki tak poleciały w dół i wtedy zauważyłeś, że jest sine. Okej. Okay. Znaczy tak jest ciemno, nie? Więc o ile mam gogle, to w sumie nawet nie widzę, że są ubrania na czarno, więc w sumie chuj. Wszystko czarne, nie? A bardziej są, czerwone. Są na czerwono. Są czerwoni, dokładnie. I see red. Mogło się zrobić trochę bardziej czerwone w tym miejscu, bo się zaczęło nagrzewać. Tak, tak. I teraz wasi wrogowie. Słyszycie, jak jeden z nich zaczyna gwizdać, tak bardzo głośno gwizdzę. I w tym momencie słyszycie też, że z lasu zaczyna dobiegać was ten kopyt. Oni widząc, że już jesteście gotowi na to, żeby walczyć, zaczynają się z powrotem oddalać w stronę lasu, jednocześnie wyciągając te strzałki w waszą stronę, w sensie to widzą Atro i widzą Ile głównie w tym momencie, Mordegarda też, Elmenor się gdzieś skrada, tak, to strzelą w jeden w Atro, drugi w Ile, pierwszy w Atro, nie trafiając cię kompletnie, ta strzałka gdzieś przelatuje nad twoim ramieniem, trafiając gdzieś w jednego z trupów, Ila w ciebie, już ci mówię, ile to jest. 15. Ja mam 15. Czyli idealnie, czyli ci trafię. Ta strzałka leci w twoją stronę, zadając ci, już ci mówię. A, chyba pada i tak. Że ile? 7 punktów obrażeń i jeśli nie leżysz, to rzuć sobie na kondycję. Wiecie, to było tak, że ile wstała, pokręciła się i dostała i spadła, przewróciła się. Koniec. No i zaczynają się oddalać w stronę tego ten kopyt, który gdzieś tam z lasu się pojawia. Ja mam takie pytanie. Tak? Jakbym zadeklarował, że kiedy się będą przechodzić obok mnie, żebym rzucił Thunder Wave'a na nich, to mogę to zrobić? W sumie możesz. Myślę, że tak. Oni przechodzili i tak w odległość tam 15-20 stóp ode mnie, to ja w sumie delikatnie bym się mógł podsunąć do nich, bo i tak się skradałem. Podchodziłem ich. Oni chyba mnie olali, a i tak jak się wymiana była ciosów, no to i tak bym zaatakował. No dobra, to w takim razie ja im pierdyknę Thunderwave'em z trzeciego poziomu. No. Rzut obronny na kondycję. Okej, jeden zdał, drugi nie. Okej, no to... Już mówię, może tak, bo w sumie nie powiedziałam. Uznajmy, że tak jak po kolei są, czyli od góry, czyli ten, co jest na górze, co był obity już przez Atro, nie zdał, a ten, który nie był obity, zdał. Okej, no to ten, co nie zdał, no to 18 punktów obrażeń. Widzisz, jak on biegnąc... I odrzuca. Ta plama tak... Tego jednego. Że go odrzuca też, nie? O 10 stóp. Ale on po prostu biegnie. Może go nawet odrzucić o te 10 stóp. On po prostu leci w jakieś drzewo, uderza mocno głową w to drzewo i tak opada pod to drzewo, nie ruszając. A ten, co mu weszło, 9 punktów obrażeń. Dobrze, i to będzie wszystko, nie? Tak jest. Ile ukryty na ten? Na żyćko? Ewentualnie jeszcze się przesunę w stronę reszty drużyny. Pójdę w ich mańkę. Wróciłam. Widzę. Dziękuję. Mordegardzie? Ja, jak już mam tą swoją różdżkę wyciągniętą i przygotowaną, to chcę rzucić Cone of Cold. Okej, okay, na ile to jest stóp? Jak to wygląda dokładnie? 60.
To akurat, to ci wystarczy. I teraz tak. Oni będą musieli robić rzuty obronne. Znaczy jeden z nich żyje, drugi już padł. Tak, on będzie musiał robić rzut obronny na Constitution Saving Throw. Już ci mówię, ile to jest. 12. Czyli raczej mu nie weszło. Mhm. Dobrze, czyli on dostaje 8d8. Rzucaj. Opisz sobie, jak go zabijasz. No, rozsmarowało go tak lekko. Czy, no, bo tam ten, takie jest, czy jest trawa i taki czerwony dywan i trawa znowu. A czym dokładnie? Zimnym? To znaczy, to tak poszło, że go tak zmroziło, a potem jak trafiła w niego ta... Najpierw go zmroziło, nie? Cone of Cold. A potem momentalnie jak ta fala mrozu przeszła, to on się rozpadł. Tak? I takie czerwone kawałki leżą i takie ten... Jakbyś w kogoś w ten... W, jak to się jak nazywa? Taka lodowa rzeźba, że tak... Tak, super. Tak. Która się potem rozpadła tak naokoło. I masz taki, mówię, czerwony dywanik. Leży tam. Tak go zmroziło, że na fest. Dobrze. I... Mam pytanie, czy szykujecie się na kolejnych, czy coś innego ktoś chce zadeklarować? Bo cały czas słyszycie zbliżający się ten kopyt. Ja leżę. Skoro dwóch nie żyje, to trzeba wziąć tą kulkę z tą ciemnością, żeby ją mieć. Tury pozostają, bo ktoś rzuca na śmierć, więc dobrze. Nie możemy sobie teraz tego robić. Podchodzę do... Ili? Spróbuję jej pomóc. Medycyna? Rozumiem, że nie masz potki, ale może Ila ma potkę. Może ma, może nie. 5. Ale to nie jest krytyczna jedynka, więc no... No nie udaje mi się po prostu. No to się nie udaje. Coś w bonus akcji robisz? Nie. Dobrze. Atro? Rozglądam się po pierwsze. Chcę... zlokalizować ten kopyt. Percepcja? Czy to mnie będzie kosztowało akcję? To jest pytanie też. W teorii, w zasadach tak, bo z reguły takie rozglądanie się i tak dalej zajmuje całą akcję. Też mnie to osobiście irytuje, ale tak jest w zasadach. Czyli tak, dobra. No to ten, w sensie biegnę w stronę Ili. No i tak się rozglądam naokoło z tymi okularami, ale jakby... Jakby rzucam okiem, nie? Po prostu z której strony mogą biec, jakby to... Nie wiem, no dobra. I ten... podbiegam do niej, krzyczę coś. Kurwa, Ila! Wstawaj! I wyciągam z ekwipunku miksturę większego w sensie miksturę średniego leczenia 4d4 plus 4. Za ile mnie leczysz? Za 16. Ale mama suje ci kostkę. Więc podbiegam, wyciągam jakiś większy czerwony flakon. Odkorkowuje, nie? I do paszczy. Nie zadław się. Odchylam ci głowę do tyłu, nie? Żeby przełyk był czysty. I się wszystko wlewa. Większość do żołądka, trochę do płuc, ale to leczy, więc to się jest dobrze. Spoko, ja mogę nie oddychać. No to akurat się chłodno-lodowaty, ale nadal kojący płyn rozlewa po twoim ciele, znaczy wewnątrz. Wstaję od ciebie, wyrzucam tą pustą fiolkę gdzieś na trawę. Ajajaj. I chuj, nie wiem. Kierunek chociażby, skąd ten kopyt jest? Tak, on idzie cały czas z tej samej strony, z której wcześniej widziałeś, jakby, że zniknął. W sensie, tak jak widziałeś te ślady mniej więcej i tak dalej, to z tamtej strony ten nadchodzi. Jest już dosyć blisko. Dobra, czyli stamtąd jak przyszli tamci mniej więcej też, co się skradali? Tak, tak. Dobra, no to robię zawijkę w takim razie i podbiegam do Elmenora. Prawie w tym samym miejscu, gdzie stałem, w kierunku właśnie tamtych, co zostali miotnięci i zmrożeni. I staję bok w bok z Elmenorem, szykując się na cokolwiek, co nadciąga, z nunchakiem w lewej ręce, już nim kręcąc kółka. W którymś momencie zauważacie po prostu, no?
Jeśli tylko rzucę tak do Elmenora. Bądźcie ostrożni, bo Ila już zdążyła paść i wstać, ale znaczy zaraz wstanie. W którymś momencie zauważacie po prostu, jak zza linii drzew zaczynają wybiegać dwa dosyć specyficznie wyglądające rumaki. Są bardzo masywne, bardzo duże. Ich sierść praktycznie tak faluje na wietrze, tak jak troszeczkę taki dym, ale widać, że to jest normalnie sierść. Mają kilka różnych kolców wystających gdzieś przy łopatkach, przy tylnych nogach, przy zadzie. Mają jakby takie łuski po bokach. I też trochę ozdobione kolcami siodło oraz ogłowie biegną w stronę tych dwóch postaci, które przed chwilą zabiliście. Otwierają tak szeroko pysk, łapiąc je za szmaty i chcąc stamtąd spierdalać po prostu. Przepraszam. Tak? Short rest mieliśmy, tak, ale? No. Dobra. W teorii nie możemy. No ale były dwa. Zawsze wszyscy był w ciągu dnia. No, ale, no. Nieważne. Więc oni się kawałek łapią jakby ten i się oddalają, bo tu miały koło, w sumie chociaż cały ruch, mogą się tak oddalić o tutaj. Samą połowę z powodu. Tak? Tak. Tak. Konie są chyba large, więc chyba nie muszą być spowolnione. Tylko ja bardziej nie niosą ich na sobie, tylko w pysku, kurwa, je trzymają. Tak. Jakby, kurwa, trochę, no sorry, ale... Ale mówią, że to są duże kunie. Dobra, ale mają kopyta, a oni leżą i ciągną je przed sobą, to gdzie oni stawiają kroki? Podnoszą je za szmaty do góry. Okej. Okay. Jak lwica lwiątka. Dokładnie. Nie, bardzo, kurwa, lojalne rumaki. W pysiu je niosą! O, Jezus! Które w pysku dźwigną za 80 kilo. Tak. Mają duże pyski ewidentnie, jak krokodyle. To takie skrzyżowane były, wiesz? Dobrze. Elmenorze. No jadą na srumaki. Wydaje mi się, że... Ja jestem jednak ledownym supportem. Ja w pierwszej linii walczyć nie za bardzo mogę. Lub powinienem, więc ja się zgrabnie, klepiąc Atro po ramieniu, wycofam. Ale nie uciekam. Jeszcze? Tylko się wycofuję. To tyle, na ile mi ruchu wystarczy. Chociaż w zasadzie to... Nie, dobra, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się wycofać, tak mniej więcej na wysokość Ili, na wysokość Emmy. A wtedy też mam wszystkich jeszcze w polu widzenia i przygotowuję się na ewentualny atak. Czym mógłbym to jeszcze ewentualnie od siebie coś dodać do tego zestawienia? Więc na tą chwilę nie mogę niczym więcej was tutaj wspomóc, więc na razie musiałem wspomóc po prostu was moim wycofaniem się. Ewentualnie, ponieważ stoję już obok Emmy i Ili, to na Emmy nałożę bardowską inspirację, a nóż się przyda. Dobrze, więc dajesz bardowską inspirację. Ila. Ila to wstałaś. Siada takie... O kurwa, skończ, zagląda tam, jakaś lotka z niej wystaje, takie kurwa, co jest? I rozglądam się i chcę się po prostu odczołgać w innym kierunku, w którym Atro stoi, bo wiem, że Atro idzie na jakimś wrogę, jeżeli stąd będzie, to ja pierdzielę, ja nie walczę, ja się czołgam po ziemi w drugą stronę. Dobrze. Mordegardzie. Chowam różdżkę, wyciągam kuszę, szykuję się, znaczy podejdę troszkę. Podchodzę bliżej w stronę Atro i szukuję broń. No widzisz te dwa rumaki, więc w sumie możesz zawsze strzelić, bo w DD-kach broń to jest bonus akcja, więc darmowa akcja. O to mi chodziło, tylko powiedziałem jako bonus. To jest darmowa akcja, więc możesz bez problemu jeszcze zaatakować. To tak robię. 15 to jest wystarczająco, żeby trafić. W tego bliżej czy w tego dalej? No w tego bliżej, nie? Myślę. Mm-hmm. Więc gdzieś w zad twoja strzała na pewno, twój bełt gdzieś trafi. Szkoda, że tyłem nie biegałeś, to bym cię w oko trafił. Mówi Mordegard.
Spróbuję strzelić jeszcze raz. No a za ile obrażeń? Teraz za 8. Możesz strzelić drugi raz. No, tym razem już trochę, myślę, że się oddalili bardziej może i... Tak, twój bełt leci gdzieś, przelatując tuż obok konia, trafiając gdzieś w drzewo i znikając. No to w las. I Emma podbiega do Ili i ją podnosi i zaczyna spierdalać z Ilą. Tak zapasek, wiesz, siup, spodnie szybciej. No, tylko tak podnosi, żebyś mogła stanąć i... Kurzy się za nami. Dobrze. O, Astro. No co, no... Ja tam biegnę do nich, do tych kuni. Pomiędzy te dwa konie, bo akurat między nimi jest na tyle odstępu, że się zmieszczę pomiędzy je dwa. Chcąc je zatrzymać, mieć je obydwa w zasięgu. I teraz tak, jak to by wyglądało mechanicznie, jakbym chciał jednego ziutka wyrwać temu koniu z pyska? Możemy to zrobić jako taki przeciwstawny rzut. No, ale to na siłę będzie, nie? Teorii możesz spróbować też na zręczność wyrwać, na zasadzie na przykład jak on lekko opuści, nie, ten, bo co jakiś czas wiadomo, trzeba poprawić chwyt, nie, bo ci tam na przykład coś ucieka czy coś, no to w tym momencie możesz po prostu wykorzystać tą chwilę, nie, żeby mu to wyrwać. Ale to jest tak dosyć naciągane. Tak, no w teorii nie wiem, jak te pochwycenia działają, kurwa, to jest pojebane te pochwycenia. Chujowe są ogólnie pochwycenia. Znaczy, ja bym powiedział, że tu nie działa stricte samo pochwycenie, bo ty nie jesteś pochwycony, tylko ty próbujesz komuś kogoś coś wyszarpnąć, więc... Tak, ale ja bym to brał tak samo, jakbym ja się chciał wyszarpnąć komuś, więc ktoś na siłę, a ja na siłę lub zręczność. No ale to tamten. Bo w teorii, jakbym pochwycił tego ziutka, co niesie, to by miał prędkość 0, a on też by go... To by była szarpanie. Nie, to głupie. Kurwa. Bo ten... Zabij konia. Tak planowałem. Ten koń, co jest ciut dalej, ten, co go Elmenor tam rzucił o drzewo, on miał tą kulkę. Ty? Czy... Raczej miał ją w dłoni i uciekał. Czy on ją zdążył schować? Czy ja widziałem, że ona gdzieś upada? Raczej jej nie chował. Ja mu rzucę na to, czy on ją wypuścił w trakcie, czy po prostu rękę zacisnął po tym upadku, nie? Bo wiadomo, trup mógł tak, wiesz, zacisnąć rękę. Plus go odrzuciło mocno tamten... Tak. Ja to zrobię na kondycję, chyba, myślę. Gdzie ma plus 2. To ma zaciśnięte w łapie. Nadal. To co robisz? Atakujesz? Dobre pytanie, kurwa, nie wiem, czy mu to wyciągać z łapy, czy konia bić. Bije konia. Dobrze, tego słowa użyłeś, a nie innego. A, bo wale powinienem, tak, no, dokładnie. No. Dobra, myślę, że się nie będę pierdolił z koniem. Po prostu będę chciał akcją wyrwać mu tą kulkę z ręki, temu nieboszczykowi już. I jak jestem tak blisko, to nie wiem, może czegoś więcej o tych koniach? Co to jest? Co to za dziki gon w ogóle? Możesz sobie rzucić na przyrodę, myślę, ewentualnie, nie wiem, historię też. 15. Dobrze, a jeśli chodzi o wyrwanie... tej kulki jeszcze, no zaraz ci opiszę co i jak, to no ogólnie on nie ma jak się bronić, więc jedyne co, no to w sumie możesz mu wyrwać tą kulkę i tyle, no. No to biorę. Bo jedyne co, to koń mógłby zabrać tego ludzia, ale raczej. No nie ma reakcji, że mnie nagle atakuje, ani nic takiego, no wątpię, nie? To nie jest część ciała konia, tylko nieboszczyka, więc no zabieram po prostu tą kulkę. Trzymam ją w ręce, w lewej mam nunczak i stoję tam między nimi i w sumie mam bonus akcję, której nie użyję teraz chyba. No nie, na nic nie mogę. Więc tyle. Mam 5 ruchu, mogę się o krok cofnąć. Dalej pozostaję z nimi w zwarciu. Jeśli chodzi o tego konia, tak mu się tak przyglądasz z bliska i zastanawiasz się na to, skąd on w ogóle może pochodzić z zdecydowanie inne zwierzę, to dociera do ciebie, że on jest ze Stormlands, czyli z krainy sztormów, powiedzmy. Tak to się nazywa, Królestwo Burz. Więc musieli go stamtąd po prostu tutaj przetransportować. I wiesz, że bardzo często jest używany po prostu przez jakieś specjalistyczne służby, powiedzmy,
Szczególnie, no i na pewno ktoś bogaty musiał to go wziąć, nie? Bo no raczej kupno jest drogie, to raz. Dwa, przetransportowanie go z tamtego królestwa tutaj, no to też musiało trochę kosztować. I bardzo z reguły są używane przez po prostu jeźdźców z tej krainy. Ale słyszałeś też o tym, że faktycznie gdzieś we wrotach Bartura znajduje się taka organizacja, która ich używa. Ale z racji tego, że wcześniej miałeś zły rzut na rozpoznanie tej osoby, to w tym momencie nie jesteś w stanie sobie przypomnieć, jak się ta organizacja nazywa, ale wiesz, że z wrót pochodzi. Okej. Teraz one. Jako, że podbiegłeś do nich, to one... No, chciałbyś się pozbyć ze swojej drogi. Przynajmniej go znaleźć tego. Przy jednym to tyłem stoję, to nie stoję na jego drodze. Dobrze, ale na jednego drodze stoisz, więc on jako, że ma w pysku swojego martwego jeźdźca, to będzie atakować cię tylko swoimi kopytami. A może chce nas żywego sobie złapać? Może i tak, kto tam wie. On ma plus 7 do ataku, więc to jest 22. Pytanie. Ile? Czy on nie powinien mieć utrudnienia? Właśnie. W sensie tego, że ma tego typa? No trzyma go w pysku, on go nie trzyma na plecach, jak ta tam, no. Dobrze, proszę, masz sztuka. Utrudnienie. Jej. Próbowałem. No. 22. 22, co ja gadam? 24, 7, tak. 24, tak. No, nie ma chuja, że mnie to nie trafi, więc no gdzieś mi się podkowa odbije. 12 punktów obrażeń dostajesz, ten koń gdzieś cię kopie. Kopnął cię ten koń, który jest do ciebie tyłem, więc kopie cię tak gdzieś praktycznie w klatkę piersiową, trochę na chwilę ci zabiera dech i na pewno będziesz mieć tu taki ślad podkowy odbity. Drugi z nich natomiast też się będzie w twoją stronę zamachiwać, ale on przed nimi kopytami, ten, który jest jakby za tobą, nie przed tobą. I on ma 17, więc cię nie trafi. 17, mam tyle klasy pancerza, ale użyję reakcji, o ile mogę. Czekaj, bo defensive duelist w reakcji. Ale potrzebuję... broń mam, nie muszę atakować w poprzedniej rundzie. Okej. Okay. Używam reakcji, żeby odbić jego kopyto, po prostu oba kopyta gdzieś zbić. Może nawet nie tak, że odbijam jego kopyta na bok, tylko nunchakiem tak odbijam te kopyta, że ja się przesuwam z trajektorii lotu tych kopyt, właśnie podpierając się na jego nogach, żeby mi było łatwiej i unikam tego ciosu. Po prostu w reakcji dodaję sobie 3 do klasy pancerza. One się tak ustawiają, żeby cię mniej więcej przyblokować swoimi ciałami w tym momencie. Dalej masz jakąś tam możliwość ucieczki, bo jednak są tylko dwa te konie, nie więcej, ale starają się cię zablokować jak najbardziej mogą. Tylko 2 plus 7 do trafienia. Elmela? Mam tu ustrojstwo, ale mocno kopią. Zaraz się wycofam, spokojnie. A, no dobra. To nic nie robię, to czekam, aż się wycofa. Nie. Wiecie co, ja się zbliżę do nich może trochę, bo on już jednego z nich obił, nie? Troszkę. Nie, atakowałem. Oba są... Jeden sobie wcześniej. Tak, bo Mordegard. Z Mordegarda, tak. Dobra. Chociaż nie, to odpada. Myślałem, że rzucę snu, ale wtedy też trafi atro, to nie. Więc w takim wypadku, w mojej użyteczności, wydaje mi się, że w takim wypadku chyba najlepiej będzie Vicious Mockery po prostu rzucić i ewentualnie któregoś z tych koni troszkę... Obić psychicznie? Tak, zdecydowanie. Ile musi mieć inteligencji? Czy tam nie ma takich limitów? Nie ma. Mądrość akurat, ale... Mądrość, tak. I to jest... on musi cię usłyszeć, ale nie musi cię rozumieć. Więc to jest spoko. On ma chujową inteligencję, więc raczej mu nie weszło.
Bo ma na minusie, więc... A, no musi mieć 14, nie? To nie wchodzi mu. Okidoki. No dobra, to w takim razie łapie 7 obrażeń psychicznych. Tak. Więc widzisz, jak i ten koń... I utrudnienie w następnym ataku, przepraszam. Widzisz, jak ten koń tak staje dęba, otwiera pysk, ten martwy człowiek, najprawdopodobniej martwa postać, tak opada na ziemię z takim bum. I ten koń tak jeszcze stawiając te nogi, prawie krytycznie po nim depcze, bo się tak zaczyna wierzgać na około ile. Ja się daję ciągnąć Emmie i chcę się gdzieś rozglądam się w jakimś miejscu, gdzie mogę się na chwilę schować trochę tak, no bo ja nie wiem, co tam się dzieje, ale przed chwilą stałam ze zmarłych, więc nie ma co tutaj ledwo żyć bie. Chodź, wafel, wracaj do mnie. Jest jakieś drzewo, więc możecie mieć praktycznie całą osłonę, jak się dobrze tam schowacie. No to ja się będę tam próbowała zatrzymać na zasadzie takiej, że nie wiem, ile już kolka wzięła, czy co tam. Mordegard. To będę strzelał. Dawaj. Do rumaka, który rzuca się naokoło, próbując ratować wszystko i wszystkich. Jest, bo ten mnie najbardziej denerwuje. Krytyczek. Okej. Okay. To jest 7? 7, tak. Podwajamy obrażenia, czy... Tak, to coś ci się rzuciło, no. Wow, ale mi się podwoiły, jej! No akurat chujowe rzuty. W każdym razie na pewno ten koń. Widzicie, że zaczyna dosyć mocno krwawić z tej rany. Spróbuję. Nie wycieka tam jakiś, kurwa, cieknący czarna krew cień? Albo... Yeah. Nie, to ma normalną, czerwoną krew. Dobrze, spróbuję mu jej jeszcze więcej upuścić. Jakaś płynna burza? Udaje mi się, myślę. 19 trafia. Za 10. Widzisz, jak ten koń nie upada i nie traci przytomności. Stoi dalej, ale jego oczy robią się całkowicie przekrwione i po prostu wpada w taki szał praktycznie i jeszcze bardziej zaczyna tratować wszystko naokoło, pełno gałęzi, tutaj lata, kawałki krzaków, a Atro, jesteś praktycznie narażony na jakiś tutaj przypadkowy kopniak. Atro, chciałem go wykończyć! Nie, dobra, chyba mamy szansę jednak. On się już słania na tych kopytach. Kurde, żeby mi tak ładnie obrażenia poszły przy tym krytyku, to już by było po tym piździelcu. Spoko, doczytałem, jeszcze mam inspirację, teraz zauważyłem, że mogę, faktycznie zapomniałem o tym, dodać do klasy pancerza, mógł mieć ten trafik. Ten pierwszy atak nie trafić, ale teraz mogę wykorzystać potem dalej. Dobrze. A Emma, nie wiedziałam, że to można dawać w ogóle do ten klasy pancerza. Bo on ma bitewną inspirację. I ją można dodać do damage'a też, albo do... Bo właśnie tak normalnie nie da się do takich rzeczy. Tak jest. Emma. Nie, ile chowamy za drzewem. Gdzieś tam zerkam, co się dzieje w sytuacji. Się rozeznaję. Atro. No to jak widzę, że zaczynamy mieć szansę, no to ja jednak odwijam się z nunczaka w tego podzierawionego już konia przez Mordegarda tutaj ładnie i też psychicznie rażonego jakimś szeptem od Almenora, czego nie zauważyłem, ale na pewno widziałem obłęd w oczach i walę go przez ryj, przez pysk, przez... Pysk. Krapy. Nie wiem, głowę. Przez mózg. 12. To jest trochę za mało, żeby przebić się przez skórę, w sumie się nie przebijasz, ale żeby uszkodzić jego skórę na tyle, żeby go to jakoś mocno zabolało i uszkodziło. Dobrze, to tak odbija się tak od czaszki, tak ups. I chcę się teraz w bonus skopniaka, tak gdzieś w bok mu, tak w żebra, tak ze stopy robię pięść, nie, że podwijam sobie palce w bucie. I tak chcę taką pięścią ze stopy tak mu w żebra wysunąć od boku. Stopopięść. Stopięść? Stopięść, tak. 105-23. Trafiasz. Za 11 obrażeń. Prosto w kochones. Aż tak chyba nie sięgłem, ale... Nie, ale zabijasz go. Widzisz, że on no opada to... po prostu całkowicie całym ciężarem na tego opada faceta. Opada bez sił, będąc znokautowanym, jakby ból... Był nie do wytrzymania, stracił przytomność. Nie zabiłem go. I
atakiem drugim z akcji wymierzam się w tego nietrafionego niczym konia. To jest 14. Gdzieś tam w zadek go tak chciałem. 14 wystarczy. To jest za 7 obrażeń magicznych. Duży zad, w końcu tak walłem, za dużo to nie zrobiło, ale jakby było jaśniej i nie byłyby czarne, to może bym zobaczył siniaka. Może i dałbyś radę, ale widzisz na pewno, że on się całkowicie odwraca już w twoją stronę. I teraz on. On wypuszcza ze swojej paszczy postać, którą trzymał. I teraz, będąc wolnym, otwiera swój pysk w twoją stronę. I zauważasz, że jego zęby nie są równe, tak jak u normalnych koni. Są zaostrzone i gdy patrzysz, widzisz te ostre zębiska przed sobą, jesteś w stanie stwierdzić, że na pewno były specjalnie przypiłowane, żeby były tak ostre. I on będzie cię chciał ugryźć najpierw. Krytyk. Cóż. No cóż. Także tak. Ile? 27? Nie, to akurat trochę mniej zadaje niż kopniaki. W sensie chodzi mi o to, że na trafienie 27. To nieważne. Tu akurat tak, no. W teorii mógłbym to przebić, w teorii, bo mógłbym mieć 22 plus K8 z bardowskiej, więc mógłbym mieć 30 klas pancerza, ale tak przynajmniej w najlepszych wiatrach. No ale. Aha. Jakby to było 19, a nie ten. No ale no cóż, no miałam chujowy rzut, więc dostajesz tylko 7 punktów obrażeń. Tylko, okej. Okay. To jest słabsze, tak. Kurwa, 2 na kościach, 7. Dobrze. Au. Wgryzł mi się, jak zakładam, gdzieś w bark po prostu, wyrwał kawałek mięsa, skóry. I patrzy się na ciebie takimi wkurwionymi strasznie oczami, a drugim swoim atakiem kopyt będzie chciał wybić ci kulkę z ręki. Nie atakuje cię stricte, ale wybija ci kulkę z ręki. Ale nie udaje mu się, to jesteś zbyt zręczny. I unikasz w ostatniej chwili tego ciosu, odbijając może jego kopytą łuczakiem. Okej. Elmenor. Ja chyba zrobię powtórkę w takim razie, tylko trochę się przysunę w ich stronę, żeby mieć lepszą widoczność. No i będę rzucał znowu wiszy smokery w takim wypadku. Po prostu napierdzielę tym wiszy smokery jak z pistoletu. Niestety mu weszło. No, mówi się trudno. Nie ma jakiegoś minus 6 czy coś? Minus 4 ma, ale to nie jest wystarczające. No nie. Życie, samo życie. Po prostu pocisnął mu nie po tym, co trzeba. Pocisnąłeś mu po matce, on nie znał swojej psie. Matki. Po psie mu pocisnąłem, albo po kimś. Po jego właścicielu. Coś jeszcze robisz? Nie. To wszystko. Ile? No, na pewno widzisz całą tą akcję. Widziałaś, jak jeden z tych koni upadł. Z drugim jeszcze walczy Atro. No dobra, tak, my jesteśmy w bezpiecznej odległości tych dzikich zwierząt z Emo, to teraz, jak już wyciągnęłam sobie różne dziwne rzeczy, które we siebie mnie biły, chcę wyciągnąć łuk i strzały, przycelować z odległości w jednego z tych koni, strzelam. Niech mi tam. I krytyk we mnie. Let's go. Nie. No i widzę, że mi nie trafia, więc ale strzelam drugi raz. Może ten pierwszy raz to taki spalony. Definitywnie tak, drugi trafia. No jak trafiam drugim, jest tylko takie, bo mi już ciężko nawet ten łuk naciągnąć. I pewnie gdzieś trafia, tylko nie wiem, gdzie. Ja nawet, wiecie co, to jest tak daleko, że ja nie wiem, w co ja trafiam, w sensie w jaką część tego konia. Ja tego nie widzę. Widzę gdzieś sylwetkę konia, wiem, że to tam gdzieś trafiło, nie trafiło w Atro. Nie słyszałam krzyku bólu Atro, więc jest dobrze. Zdecydowanie ta strzała gdzieś wbija się, on był przodem obrócony do Atro akurat, więc gdzieś w jego tutaj bark z przodu, tak? Bardziej. Nie stricte w klatkę piersiową, tylko tak, wiecie, tak
między łopatką a klatką piersiową, nie? Coś takiego. No, tak na strzała tam doleci, czy to ile, tylko znowu ręce w dół i tak, o, po prostu osuwa się tak kawałek od drzewa. W sensie nie siadam nic z tych rzeczy, tylko tak podpieram się tak jakby ramieniem do drzewa, po prostu ciągle zmęczona. Mordegard. Ja z moją dzielną towarzyszką, znaczy już nie Rozamundą, ale Kuszą, która jest ze mną od samego początku, chcę wykończyć tę końską plagę. I 20 trafia. Tak, za 10. Prawie podobna sytuacja jak ostatnio. Ten rumak po prostu zaczyna szaleć wokół Atro, robiąc kłęby kurzu, roznosząc pełno jakichś patyków, liści wokół siebie. Może położę kres jego szaleństwu? Jest taka szansa. Strzelam po raz drugi. 24 oczywiście trafia. Za 11. Widzisz, Mordegardzie, jak twój bełt leci w stronę tego konia. Widzisz, jak trafia gdzieś centralnie w jego oko, wbijając się i rozbryzgując tam to oko, praktycznie tam wybucha. I ten koń tak opada całym ciężarem ciała na bok i tylko tak słychać ogromny huk i wszystko tak z ziemi trochę podnosi się do góry, ten pył, patyki lecą gdzieś, część może gdzieś w stronę Atro, w stronę tych postaci, które tu leżą, w stronę tego konia, drugiego, który też tam leży. I po chwili wszystko ucicha. Atro, żyjesz? Żyję. Żyję. Kurwa. Biorę któregoś tego, co tą kulkę miał, jak ten koń go wypuścił, niego jeszcze chwytam i tam zaczynam człapać z powrotem w stronę reszty. No za fraki po prostu. Wiem, że on martwy jest po prostu, bo chcę przeszukać, tylko nie tutaj. No to teraz można osunąć się w drzewie i usiąść. Czy my możemy, kurwa, odpocząć sobie w spokoju, kurwa, przespać noc pierdoloną, czy kurwa będzie nas ciągle coś atakować? Nie wiem, no też chciałem spać, cholera. Ja pierdolę. Już... Trochę mi się siły kończą. Jakbym nie był wytrenowany dobrze, nadal jestem tylko człowiekiem. Może teraz, nie wiem, po prostu schowajmy się w innym miejscu, odejdźmy bardziej w las, nie wiem, usiądźmy na drzewach, prześpijmy noc na drzewach, pojedziemy, ale potrzebujemy. No. Tutaj nie możemy zostać, to na pewno. Jak wysłali kogoś tutaj, był zwiat, pewnie powiedzieli, zabrali kogoś, bo to... Już nie mówiąc, że zapach krwi przyciągnie wszystko, co tylko możliwe, musimy stąd pieprzać. A tym razem kto nas atakował? Byliście bliżej? Takie czarne konie z kolcami. Rzucam tego gościa. Dobra, bo tak, po kolei. Mordegard, ty coś widziałeś w lesie, nie? Jakiś ruch. Sarna, czy jeleń, whatever, łoś. No, myślałem, no, że to sarna była. Ja poszedłem to sprawdzić potem, na mojej warcie. To było podkute. W sensie kuń, ewidentnie. No i ktoś robił zwiad, przyuważył nas i wtedy już pogalopował, czy podswołował z powrotem. W tamtą stronę, skąd oni przyszli. No i Elmenorowi to powiedziałem i dobrze, że zauważył. Obudził mnie. Bardzo dobrze, Elmenor, w ogóle. Świetna robota. Ale ten gościu, i tak pokazuje tą kulkę, on jest... Jak ona wygląda, ta kulka? Ta kulka? To w sumie... Jakby to mówię? Wygląda jak kulka. Jest okrągła i jest ciemna i tyle. No nie ma nic specyficznego na niej. W tym momencie nawet się nie błyszczy, ani nic takiego. Trochę powiedzmy jak taka kulka wróżki, tylko że połowę mniejsza. W sensie szklana? Kamienna? Tak, szklana. No. Czarna. Ale definitywnie czuć od niej jakąś energię. No to pokazuje to i tak. Z tego rzucił jakieś zaklęcie, no nie wiem, chmura ciemna jakaś chodziło za nim. To tak. A te konie to w ogóle to jest najciekawsze, bo to jest w ogóle. One są z krain burz. W ogóle. Żeby je sprowadzić, to tyle siana trzeba wyłożyć, że. No. Sporo. Może szkoda rumaków. No tak, ale. Jeden żyje. Jak ktoś by się
chciał wytrenować, chociaż z tego co widzę, takie lojalne były, że chciały zabrać tych zabitych. Zabije. Pysk wzięły i ten. Zajebiste konie. No, pytanie. Jakby nas kiedyś tak było stać, to by było fajnie. Znaczy, ja jak Rosamundę w sklecie z powrotem? Ja tam za bardzo nie lubię koni. Po tym to tym bardziej. Tak mi się wgryz i pokazuje ten kawał płat skóry oderwany. O, ramię ci chciał oderwać. Mieli spiłowane zęby. Znaczy jeden dalej ma. Znaczy oboje mają dalej. No, nieważne. Jeden nie poużywa. Dobra. O kurwa, jak to boli. Chcę tak klęknąć przy nim, tylko to nie jest takie kontrolowane klęknięcie, tylko bardziej upadnięcie na jedno kolano. I chcę tak powoli tak rękami, tak jakby ktoś mi sznurkami sterował tymi rękami, tak bardziej, że są takie w pół bezwładne, zacząć go przeszukiwać. Czy coś jeszcze ma przy sobie? Jak coś się temu przygląda? Dobra, dobrze. A, jak już jesteśmy w off-topie, to nie wiem, skąd Kamil wziąłeś to, ale i wy nigdzie nie ma napisane, że mogą być tylko dwa short resty. Znaczy wiem, skąd to wzięliście, ale nigdzie w podręczniku nie jest napisane, że mogą być w ciągu dnia tylko dwa razy ten short rest. Bo w long restie jest napisane, że raz na 24 godziny może być tylko long rest. A w short restie nie ma żadnej takiej informacji. Kurde, jestem pewna, że gdzieś to czytałam, ale... Bo na pewno w Baldursach tak jest, nie? Tak, to na pewno, ale jestem pewna, że gdzieś to widziałam, ale... Dobra, nieważne, wrem. Atro, przeszukujesz jego mościa. I jedną z rzeczy, które zauważasz na pewno, to, że ma przy sobie w tych ubraniach, te gdzieś schowane, dwa oznaczenia, które mogą ci się kojarzyć na pewno. Jeden z rodziną Emmy, drugi z wrotami Baldura, oraz znajdujesz tam wśród jego rzeczy linę, która wygląda dużo bardziej, dużo lepszej jakości niż standardowe jesteś w stanie kupić. Dodatkowo też czuć od niej jakąś magię. I znajdujesz też... Elfia lina, supu się nigdy nie rozwiążą. Znajdujesz też, jak tak się przyglądasz jemu, zauważysz te rękawice, które ma na sobie, też emanują jakąś magią, więc możesz je sobie zdjąć. I znajdujesz też dwie igły oraz atrament przy nim. Też emanują taki magią? Taki zestaw do robienia run, tatuaży na ciele. I faktycznie jak go gdzieś tam tego przeszukujesz, to zauważysz, że on ma kilka run gdzieś tam na ciele wyrysowanych. Okej, okay, to się przyglądam, czy to tak napinam tą skórę, tak pokazuję reszcie, czy to jest właśnie jakieś, ma mieć jakiś efekt magiczny, czy co? Czy to po prostu taki symbol, żeby dobrze się wiodło? Nie wiem, coś jakieś religijne, jakieś pismo krasnoludzkie, nie wiem, smocze. Chyba inteligencja by na to najbardziej pasowała. Myślę, że pismo... krasnoludzkie to raczej rozpoznam. Czy to jest pismo, to po pierwsze, nie? Czy to ktoś może rozpoznać? Czy to są stricte jako runy, nie? Więc to nie jest takie typowe pismo, raczej takie ewentualnie obrazkowe pismo, coś takiego, nie? Można tak nazwać. To mnie ma, to są jakieś takie symbole tam są wyrysowane, nie? Okej, okay, dobra. To na co? To by bardziej ewentualnie arkana jeszcze może być. Ale ewentualnie od czego? No, inteligencja albo arkana. Bo inteligencja na zasadzie, no można popatrzeć na runę i stwierdzić, że może robić to i to, nie? A jak popatrzysz bardziej pod kątem magicznym, no to dowiesz się bardziej, co magicznie może robić. Nie znam tych run. Atro definitywnie też nie zna. Jarmarczne te rysunki. Jakieś czarcie symbole, to chyba kuźwa w ogóle z... Nie wiem, z Avernusu czy z czego w ogóle, co to za ludzie są? Wcześniej atakowały was demony, więc może mają jakieś... Ale co to za ludzie? Czy to ludzie? I ściągam maskę też i kaptur. Tak, to jest normalny człowiek. Jeden, jak drugiego też będziecie tam gdzieś oglądać, no to jeden to jest mężczyzna, drugi to jest kobieta. To się nie dziwię, jakby mieli pakt z diabłem, to by mogli widzieć w takiej ciemności magicznej. Chyba. Bo to różne takie rzeczy może dawać, to... Bo oni mają maski, tak?
nie mieli masek, oni mieli po prostu tak kaptur w sumie zarzucony, no. Więc tak kaptur odsłoniłeś bardziej Atro niż maskę. No, to tam, no, whatever, co mieli na twarzy, nie? No mówię też, że to nie, to jakieś coś to nie są z mojej gildii byłej. Nie wiem, no. Nie mam pojęcia. Najemnicy mi się wydaje, no. Mocno rzucił groszem twój stary. Ewidentnie, bo i te konie, i teraz te tatuaże magiczne. A skąd wiesz, że one są magiczne? Znaczy, zakładam w sumie, no nie wiem, zakładam. Czy jestem w stanie stwierdzić, czy one są magiczne, czy nie? No to się nie przy, miałaś. Tak, nie przy moich rzutach. Mówię, tak mi się wydaje, chociaż nie znam tych run, ale to jest taka moja teoria. Bo raczej jakbyś się wybierał na akcję, chyba nie zabierałbyś ze sobą przyrządów do ozdób ciała. No bo że to jest jakaś plemienna... Jakieś rytualne, no, piekielne, na bank. No może piekielne. A jakie to ma znaczenie? Czy idziemy dalej, czy będziemy tutaj teraz siedzieć i tak dywagować nad tymi oznaczeniami i czekać na być może kolejne niebezpieczeństwo leśne? No nie, no idziemy, tylko wiesz, Ila, no dobrze by było wiedzieć, z kim będziemy walczyć później, bo wątpię, że ostatni raz widzimy ludzi z takich jak oni. I jeśli ktoś chce im się przyjrzeć, to może rzucić na historię. Dobrze, to jak jeszcze już raz, tak. Zwróciłam na to uwagę, to chcę sobie popatrzeć kątem oka. Bo ja rzucałem za pierwszym razem, czy... Możesz ponownie, czy... wtedy był fewor walki i tak dalej, to możesz rzucić ponownie, jak teraz się im przyglądasz. Lepiej. Bo ty mi coś też mówiłaś, coś, że te konie... Jest Brut Baldura, tak. Ale nie wiem, czy to mi mówiłaś, że tego to bym wiedział, jakbym zdał więcej. W sensie lepszy rzut miał, czy to wiem, że... Nie, to wiesz, tylko po prostu nie wiesz do końca, przez kogo one były używane w tych wrotach, nie? Okej, dobra. Możliwe, że są zwrót, bo w sumie ktoś tam miał te konie, nie pamiętam. Właśnie wiem, że są z tych, ze Stormlandsów, bo ktoś we wrotach je miał, tylko za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, kto. Na pewno ktoś miał je zwrót. To byli... Dobrze, i teraz Mordegard, Ila, Atro, ty też w sumie teraz jesteś w stanie sobie tak przypomnieć. Wiecie, kto to jest, więc to są agenci Kagan, tak się nazywają. I oni, jakby ta frakcja, powstała na zakończenie Wielkiej Wojny w 996 roku. I został... To było w trakcie, jak był podpisywany traktat Tribunal of Thronehold, coś takiego. To wtedy było. I to zakończyło właśnie ostatnią wojnę. No i wtedy właśnie powstali ci agenci. I do tej pory funkcjonują. Właśnie głównie w Wrotach Baldura można ich wynająć. Ale raczej nie są dostępni dla wszystkich. Tylko raczej dla wybranych, dla osób, które mają jakieś kontakty. Agencyjna elitka. Tak jest. No i trochę ich wykorzystanie zostało zmienione w przeciągu ostatnich lat. Już to nie jest raczej na zasadzie, że po prostu typowi agenci, którzy chronią państwa króla, tylko bardziej już teraz są jako mroczni agenci. Więc działający trochę w półświatku. W sensie najemna siła, czy dalej? Są najemni, tylko już nie działają jakby dla państwa, tylko bardziej dla jakichś konkretnych osób. Okej, okay. Sprywatyzowali czyli się. Kiedyś tak. Byli takim CIA, a teraz poszli na swoje, tak? Tak jest, dokładnie. Coś mi zaczyna świtać o nich. Mhm. Kiedyś chyba pracowali dla... tak oficjalnie, a teraz zeszli do podziemi, nie? Znaczy do półświatka bardziej. Dobra, co to zrzenia? Najemne zbiry i co? Ale... zbiry. No dobre w tym, co robią, w tym problem. Drodzy są i trzeba mieć znajomości. Mocne połączenia. Umierają jak zwykłe zbiry.
No ale pytanie przede wszystkim, czego oni tutaj szukali? No, ili jemy chyba, nie? No, kto nam może zagrażać, kto ma połączenia z wpływowym człowiekiem? I głębokie kieszenie. No, jakoś mi nie przychodzi do głowy, nie wiem, ktoś ma pomysł? No niby tak, ale z drugiej strony, wiesz, to pewnie by na nas czekali w mieście. Tak mi się wydaje, a nie szukaliby nas po lesie. Zresztą skąd by się mieli dowiedzieć, że akurat w tym momencie stacjonujemy tutaj w lesie? No ktoś robił obchód, sprawdzał, zauważył. Jeden koń, jednego konia widziałem, tak? W sensie jedne ślady po jednym koniu. Ktoś robił zwiad, przyuważył, że akurat śpimy. Wrócił, wziął pomoc, chciał pojmać. Po cichu, dlatego we dwójkę, mały oddział, konie były, czekały na odwrót, tak, żeby wrzucić na konia dziewczyny i pojechać, żebyśmy nie mieli szansy ich odzyskać jak ostatnio. No lepsze taktyki przybrali niż moja gildia. Chociaż ich było mniej. To może i gorsze. Dobra, ale tak, wróćmy. Przy tym drugim coś można znaleźć jeszcze? Takiego ciekawszego, czy... Nie, raczej nie. On miał... Znaczy ogólnie te rzeczy raczej tak były podzielone mniej więcej między nich dwóch, nie? Okej. Okay. Jakieś mikstury leczenia, coś, nic? Jedną, zwykłą, mogli się znaleźć. To daje Emia. Chyba, że ktoś inny przeszukiwał tego drugiego źródła. Jak przeszukiwałam, to coś znalazłem? No jak przeszukiwałeś tego drugiego źródła w momencie, jak to przeszukiwał pierwszego, no to masz tą miksturę, nie? Ale no. To może dam Ili, bo... Znaczy Ila była leczona, nie? Ma też jest ten... Dobra, ten. Whatever. Dobra, Ila, wpisz sobie. No i co? No myślę, że się... Aha. No jeszcze ci się mogą obudzić i wskazuję na tych jeszcze, bo te borsuki i tych trzech najemników nie wiem, 8 godzin nie pamiętam ilu z nich żyło, a ilu nie żyło, ale jakby tak wskazuję na nich, tak nie wiem, raczej nie będziemy ich tachać, żeby ich przesłuchiwać, jak ktoś chce, to droga wolna. No, dobijmy ich, żeby nie mieć ogona. Tak, o tym mówię, droga wolna, ja się nie będę tam. Idę ich przeszukać. No, nie ma Rolamondy. Słuchaj, jak wystrzelisz bełt z kuszy, to też sobie rąk nie pobrudzisz. Wyjdzie na to samo. No, niby tak, ale to jednak inaczej. My nie przeszukowaliśmy ich, nie? Tamtej trójki. Mi się wydaje, że tak, bo oni ogólnie nie mieli za bardzo nic przy sobie. Tam tylko te poganiacze i tak dalej, to... A to jakieś złoto, cokolwiek, kasę? Tak trochę słucham. No mogło coś być. No tak albo nie. Mogli mieć po 20 złotych monet przy sobie każde. Z trójki trójki. Mhm, czyli 60 łącznie. Petarda. My ich przeszukowaliśmy, czy nie? Wcześniej. To jest bardzo ważne. Złota żadnego nie wpisywaliśmy. No więc zabieram im złoto, podrzynam gardła, jak prosiakom. Borsukowi też. Borsuk na pewno jest. Nie, borsuka zostawiam. Co mi borsuk zrobił? Okej. Okay. Jakby pójdzie sobie w las, to będzie żył, bo będzie sobie borsuczył. No, czemu nie? Dokąd nosą tu ta borsuk? On się będzie wolny. Dobra, idźmy gdzie ja chcę spać. Idziecie więc gdzieś w las, szukając miejsca na nocleg? Jakieś jamy. Naprawdę, jamy, jakieś ziemianki, cokolwiek. Tak, Dora. Borsucze. Muszę być to już borsucza. Po tych dużych borsukach na pewno coś zdążyli wykopać. Bo te tereny tutaj na zachód akurat mniej więcej znamy, bo tu się kręciliśmy sporo, więc może coś faktycznie znajdziemy. Nie? Jakieś takie miejsce, które wiemy, że o, jest tak taki zagajek, jakiś taki sporo krzaków akurat, że kurwa będziemy wszyscy w jednym krzaku spać. Że, kurwa, jak ktoś nie wejdzie w ten krzak, to nas nie zauważy. Będziemy tam spać, kurwa, wszyscy pod sowodźwiedziem. W piątkę skuleni, kurwa. Przypominacie sobie, że faktycznie jest tutaj niedaleko jakaś taka
mała grota, która jest aktualnie opuszczona przez jakieś większe zwierzę, typu niedźwiedź, może kiedyś tam mieszkał czy coś. Ale jakiś wiecie, że na... przypadkiem tam kiedyś mieszkał, o! Nie wiadomo, dokładnie, kiedyś może mieszkał tam jakiś sowodźwiedź, ale aktualnie jest tam pusto, więc możecie bez problemu tam wejść, zalokować się, zrobić sobie odpoczynek i nic nie powinno was tam dosięgnąć. Szczególnie jeśli, nie wiem, zrobicie jakąś taką krótką pułapkę przy wejściu, no to na pewno nie zostaniecie zaskoczeni. Jakąś linkę czy coś z czymś, co zadzwoni, czy cokolwiek to. Mogę kulki rozrzucić na wejściu. Ktoś się rozpoślizgnie. Ktoś zapomni do siku i właśnie... Położy się w wejściu, udaje trwa. Jak wiecie, ktoś wchodził i umarł. Robicie więc obóz. Kładziecie się, tak, dokładnie. Raczej większość po prostu pada tam, gdzie siedziała. Jest dosyć ciepło w sumie, więc raczej nie powinno wam to przeszkadzać. To trochę pospałem. Mamy ciepłe rzeczy, wracaliśmy z gór, także... Dokładnie. No. Jedynie Elmenor nie potrzebuje kompletnie odpoczynku, ale pewnie i tak korzysta z chwili spokoju dla siebie. I pewnie Elmenor cały czas po prostu będzie stać na warcie, pilnować was, żebyście mogli sobie spokojnie odpocząć. Bez problemu mija wam te 7 godzin, bo to jest minimum, żeby zrobić sobie long resta. Wstajecie, poczęci, gotowi do dalszej podróży. Rany już wam się trochę pogoiły. Myśl, może zostaną jakieś blizny, ale już nic się nie sączy, nic wam nie przeszkadza. Jesteście zwarci, gotowi, z 6 levelem. Możecie się sobie bić go. I ja bym chciała zrobić jeszcze taką krótką scenę, o ile nie macie żadnych deklaracji, które chcielibyście zrobić przed dotarciem do momentu, w którym będziecie widzieć miasto z jakiejś pewnej odległości. Opisz to płonące miasto, dawaj. Nie, płonące nie będzie. Nie będzie miasta. Nie będzie miasta. Dokładnie tak. Jest w piekle, musicie po niego zejść. Zaczynamy ten Avernusa. Dobra. Zbieracie się, wyruszacie w dalszą drogę. Przez las. Staracie się iść powoli. W którymś momencie wchodzicie na jakiś taki mały pagórek, z którego kojarzycie, że można w miarę zobaczyć tam panoramy miasta, żebyście chociaż mogli mniej więcej oszacować, co was tam czeka za dalszą częścią lasu. Spoglądacie. Widzicie, że no jest jeszcze dosyć ciemno, ale mimo to widać, że pali się w kilku miejscach faktycznie takie światło normalne, jak z domów, z mieszkań, z jakichś lampionów, lamp. Ale też w niektórych miejscach widać definitywnie rozwalone mury. Widać też gdzieś jakiś płomień, który jeszcze się jątrzy. I na pewno słyszycie już powoli odgłosy, które do was dochodzą. Okrzyków. Definitywnie są to na pewno ogry. Jeszcze też wiele innych okrzyków, które tam są. Głównie jakieś humanoidalne, ludzkie. Ciężko jest je zrozumieć z tej odległości. Po prostu słyszycie jakieś okrzyki. Najprawdopodobniej jakieś hasła wojenne, które mają po prostu być jakimiś rozkazami. Widzicie też na pewno, że gdzieś w tym mieście panuje jakiś harmider. Widać gdzieś z daleka takie chmary, takie przemykające jakby takie grupy ludzi. Nie widzicie tego tak idealnie, nie? Widzicie po prostu jakieś cienie takie uciekające gdzieś tam w stronę portu głównie. I na pewno widzicie też na murach po prostu jeszcze strażników, którzy bronią miasta. I dziękuję bardzo za sesję. Na naszej ścieżce, na naszej drodze w zasadzie cały czas coś nas zaskakuje. Czasami jest to na przykład jakaś walka, jakiś przeciwnik, który nie do końca był nam spodziewany, natomiast czasami jest to magia.
No i w tym wypadku pozwoliłem sobie napisać właśnie magiczny utwór na temat lodowej jaskini, która no, była wyjątkowo mi bliska. Lodowa jaskinia. Lodowa jaskinia na naszej drodze stoi, lecz swoją obecnością nas niepokoi, ponieważ nie miejsce to i czas, pomimo że w górach jesteśmy i otacza nas las. Jednak coś w niej niezwykłego, niemal mistycznego, co magią pachnie na kilometrów tysiące, że jej działanie tak bardzo kojące, że kusi, aby wnet w jej progi zaszedł każdy jak świat długi i szeroki. Więc i my w odwadze wielkiej daliśmy upust ciekawości wszelkiej, lecz... Czy to iluzja nas swym pięknem kusi? Czy na przeciwności liczne każdy nastawić się musi? Wnet się dowiemy, jak przez lodowe odrzwia przejdziemy.